Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, co my tu mamy? Co my tu mamy? Witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych. Czy mnie słychać? Pewnie nie. Nie, słychać akurat. Chyba słychać. Słychać czy nie słychać? Nie słychać, słychać. O, Adrianie, przepraszam. Faktycznie miałem do ciebie zadzwonić, ale to się tyle dzieje tutaj rzeczy, że szok. Ale zadzwonię. Słychać 5-9. Dobrze, dobrze, to mogę dalej mówić. Słuchajcie, mam parę pomysłów. Mam parę nowych pomysłów. I zaczniemy od raportu pogodowego. Zobaczcie, to jest... W ogóle u mnie tak wieje strasznie. Ja wiem, że jest... A, jest dzisiaj ten. Jest dzisiaj ISS za chwilkę. Dokładnie za... No, za parę minut. Postawiłem nową antenę, to znaczy nie postawiłem, tylko wreszcie zrobiłem porządek. Zrobiłem wreszcie porządek z tą anteną X30. Zarobiłem od nowa wtyczkę i zabezpieczyłem ją taśmą samowulkanizującą, którą wam pokazywałem ostatnio. I jest dobrze. Jest dobrze. A, dobra, mamy chwilę jeszcze do tej stacji kosmicznej, to powiem o pogodzie. Otóż, zobaczcie, 5,9 stopnia, ale spójrzcie na wykres dzisiejszej temperatury. Był dzisiaj piękny dzień, w ogóle w nocy było 7,3 stopnia, to była najniższa temperatura w nocy. W dzień było 17,3 stopnia o godzinie 15:09, a potem nadeszła taka ciemna chmura i temperatura spadła z tych 17 stopni o godzinie 15 do stopni 11 w ciągu półtorej godziny. Taki tutaj widać nagły spadek. Jednocześnie wzrósł wiatr, tutaj widać wzrost prędkości wiatru. No, potem zaczęło się już padać i coraz zimniej, coraz zimniej, coraz zimniej. Teraz jest 6 stopni. Jutro ma być tylko 8 stopni podobno w ciągu dnia maksymalnie. No i jeszcze pada. Także Sojuz zadokowany. No tak. Tak, tak, tak. Czy od burzy mogą być zakłócenia? Właśnie. No tak, trzaski, tak, a czy zakłócenia, Dominiku? Raczej trzaskowe takie od burzy, od wyładowań. Wiadomo, że jak jest zjonizowane powietrze, to ono może mieć wpływ na ogólne tło. A podczas burzy, po burzy się troszeczkę tam tych elektronów szaleje w powietrzu. Co ja gadam? Dobrze, to co? Odpalam ICOMa podłączonego do X30. Może być lokalne tropo. To fakt. Co to za stronka z pogodą? A to jest akurat moja stacja meteo. Ta tutaj, co stoi, i to są takie te wyniki. Wyniki online w chmurze. No to co, odpalam ICOMa podłączonego dzisiaj do... Łukasz, mam w chałupie teraz 16 stopni. Jak to? Jak ty wytrzymujesz? Ja mam 23 stopnie i siedzę w bluzie, bo mi zimno. Nie, no 22, przepraszam. Moja żona mówi, może byśmy napalili w kominku, bo zimno. No właśnie, mister... Derozbrykany. Czekam na odcinek, jeśli się uda nagrać, o praktycznym podejściu do odgromu i uziomów. Powiem, że jest bardzo ciężko z tym odcinkiem, bo to musi... Nie jestem kompetentny, żeby o tym mówić. Musimy po prostu... Muszę znaleźć kogoś, kto jest w tym...
kto jest tym profesjonalistą. No, bo to są bardzo poważne sprawy. Dobra, to zrobimy teraz tak. Paczka jest dzisiaj, można lajkować. Dwie paczki są, nawet więcej. Ja otworzę dwie. To teraz co? Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Odpalam sprzęt. Zaraz będzie w zasięgu. Dzisiaj był przelot, jak już zamontowałem tą antenę i bardzo ładnie było słychać. Także powiem wam, że może coś z tego być. Szykujcie radia. Aha, czemu nie słychać? Znowu. O, słychać. Tylko sobie jeszcze tu zmienię. O, właśnie tak. Chodzi o to, żeby nadawać szerokim FM-em, a nie wąskim, bo wtedy łatwiej się wbić na ten przemiennik. I będzie później jeszcze jeden przelot fajny, też wam powiem. Dobra, ale najpierw się skoncentrujmy na ISS-ie. No już, już, już. O, o, o! Słychać, słychać, słychać. Chwytajcie za radia. Muszę jakąś karteczkę sobie zorganizować. O! Uwaga, będzie to, a Andrzej stuka w kieliszek łyżeczką. Ja mieszałem herbatę, przepraszam za stukanie. 437 800 plus w tej chwili 10. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Nie, nie z cukrem. Herbatka jest z miodem. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Chyba się nałożyłem. Moc w tej chwili 50. 50. Nie, nie, to radio ma tylko 50 watów. A nie, ono ma... A dobrze, 50 ma w 2 metrach. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. O, ładnie było słychać. No, pisiąt, pisiąt.
Częstota odbiorcza jest właśnie ta, a nadawcza jest 145 990. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Radia nie widać, przepraszam, już pokazuję, przepraszam. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Italy Kilo 7, United Foxtrot X-Ray, Sierra Quebec 7, Sierra Echo 5-9. Czyli 4-9. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Nikt mi nie odpowiada. Nie lubią mnie na tym satelicie. No, Doppler to jest jednak gość. Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Nie ma lekko. Adrianie, odebrałeś mnie chociaż raz, czy nie? Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Tak, kierunkowa antena ze śledzeniem to jest to. India, India 2, Golf Mike, Sierra Quebec 7, Sierra Echo 5-9. No i nie odpowiedział. A ja starałem się być miły. Tutaj jest tak, że oczywiście można się dowołać z takiej mocy i z takiej anteny dookólnej, jak ja mam, ale ci, których najlepiej słychać, to mają właśnie anteny kierunkowe na rotorach. Można też rzeczywiście wziąć antenę, taką jagę w rękę i ją po prostu celować w tego satelitę. Jak się zrobi pogoda, to znaczy jak się będzie... O, nasi. Sierra Papa Nine Hotel jakiś.
To nie jest, stacja nie ma, znaczy ma znak wyławczy, ale to jest tylko przemiennik w tej chwili. Tam jest przemiennik na stacji. No z ME to już nie tak prosto. Ale też można próbować oczywiście z ręki. No już po ptokach. Także można powoli się... Zanika. No zanika, tutaj widać ten czarny okrąg, to jest granica słyszalności, już opuszcza Polskę powoli. A, SP9FVH się dowołał, to słyszałem, tylko słyszałem samo hotel. Foxtrot Victor nie. Dobra. Jest jeszcze taki satelita, też go tutaj znajdę, Tevel. To jest taka grupa satelitów Tevel, ich jest chyba 8, jeśli dobrze pamiętam. Teraz zobaczymy. Tak, Tevel. Tevel 8. I one mają też przemienniki takie FM-owe, ale one nie są cały czas włączone, tylko są włączane czasami na 72 godziny. I w tej chwili na satelicie Tevel 2 jest włączony przemiennik do jutra. Nie wiem do której godziny, ale jest włączony. Także spróbujemy, bo będzie jakiś przelot dzisiaj. Chyba 21:40 czy jakoś tak. Andrzeju, kiedy własny satelita? No dobre. Dobre. Zobaczmy, o której ten Tevel będzie leciał. 21:46, tak. Zacznie się być widoczny o 21:42, czyli dokładnie za 53 minuty. Dobra, przypomnijcie mnie tak o 21 mniej więcej 30, to spróbujemy zrobić łączność z tym przez tego Tevela. Bo tam jest podobny przemiennik. Ja zresztą tu gdzieś mam go zaprogramowanego. Moment. O. Tu. Mam Tevel 3 co prawda, ale one mają tą samą częstotliwość. Odbiór na 436-400. Nadawanie 145-970. Chyba bez kodów. W tej chwili jest aktywny, no i przelot będzie o 21:42, także... A, jeszcze SO50. Wiesz co, ale SO50 to jest mniej egzotyczny niż ten Tevel, więc skupiłbym się na tym Tevelu, bo on jest włączany raz na jakiś czas. Andrzeju, czy słyszysz czasem statki na przykład na Bałtyku? To znaczy tak, no statki w sensie, ale krótkofalowcy na statkach, czy jak? Bo jeśli krótkofalowcy, to Paweł, zrzućmy się na satelitę. Ciekawe, ile kosztuje satelita, jakby wypuścić własnego satelitę do rzucia szmaty. No, trzeba by jakąś sześciocyfrową kwotę prawdopodobnie zrzucić. Tak, generalnie statki są na, te częstotliwości morskie są w okolicach 150-160 MHz. To są te takie kanały morskie. Nawet wyżej, 160 parę, zdaje się. Do mnie nie dolatuje, no bo to jest FM, więc wiecie, ja mam do morza 500 km, to raczej tak średnio. Dobra, zajrzyjmy teraz na Discorda. Tu fajne dzisiaj zdjęcia wjechały. Ojejku, czekajcie. Ja tu mam, paczki. Są dwie paczki. Jedna jest anteniarska, to znaczy tak, są dwie anteniarskie i dwie nieanteniarskie. Otworzę dzisiaj jedną nieanteniarską i jedną anteniarską. Jedną anteniarską i jedną nieanteniarską zostawię na wtorek, bo nie wiem, czy do wtorku mi coś doleci. O, Artur, właśnie siedzę w samolocie w Rzymie. O, proszę.
Jan pisze: Andrzeju, czy jakieś ciekawe częstotliwości do nasłuchu polecasz, bo mam wrażenie, że już wszystkiego słuchałem. Wiesz co, Janie, ja jestem zwolennikiem słuchania takiego niekonkretnych częstotliwości, tylko kręcenia gałą po prostu. Kręcenia gałą i znajdowania ciekawych rzeczy. Się zastanawiam. 60 lajków. To może poczekajmy już na tą paczkę. 40. A po paczce będziemy robić łączności od razu. A w tym czasie sobie obejrzymy zdjęcia. To od Marcina, kuzyna. Kwaczek z kaczką. Nie, to nie jest kaczka, to jest jakaś kura. Kurczak. A, poczekajcie, bo to wpłynęła kawa. Muszę przeczytać. Dziękuję za wszystkie kawy. Oczywiście. Gdzie ona jest? Ach, bo ją już raz wyświetliłem i mi zniknęła. Moment. Jedna wpłynęła w ogóle przed tym. Przed live'em jeszcze z 2 godziny. Wcześniej ta, która wpłynęła przed live'em, to była o 15. Od Tomasza, ale bez komentarza niestety, także dziękuję Tomaszowi. A teraz od Adriana, Katowice. Dzień dobry, wieczór. Wszystkiego dobrego i samych miłych i przyjemnych łączności. Pozdrawiam live. No to pozdrawiamy. Adrian was pozdrawia. Adrian z Katowic. Dziękuję, dziękuję. Postanowiłem sobie, ale to później rozwinę temat. Część kawy nie przepijać, tylko będę ją inwestował. Zainwestuję w coś, co ten kanał po prostu wywróci do góry nogami. Mam pomysł. Wiesz co, nie chcę robić, żeby kawy się wyświetlały na live jako donaty, bo z pewnych względów nie, ale będę czytał wszystkie. Będę czytał, także wiecie. Mam po prostu świetny pomysł, mam nadzieję, że świetny, ale później wam go powiem. O, tutaj nagranie od Adriana ze Sztokholmu, posłuchajmy sobie. Oczywiście na Radtelu. Nie ma tu lokowania produktu, jakby coś. Musisz sobie, Adrianie, przestrajać tam o Dopplera troszkę. Nie, 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 nowe krzesło. Nie, 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 nie. Coś lepszego. Powiem wam co, albo nie, dobra, później wam powiem, ale mam szalony pomysł. Wiktoria, ale świetna ona jest naprawdę. Wiktoria z kurczakiem wielkanocnym. Wiktoria wie, że Wielkanoc z zapasem i przypomniała sobie po kilku miesiącach o kurczaczku. Ale czemu ona siedzi pod stołem takim niskim? Nie, nie, do pałka to przyjdzie swoją drogą. Coś innego, szalonego. To jest coś szalonego, naprawdę szalonego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale muszę trochę posprzedawać rzeczy, żeby w to zainwestować. O, na przykład, gdyby ktoś chciał, to ja sobie przygotowałem, będę robił taką wyprzedaż garażową. Dzisiaj mam do sprzedania ten oto skaner. Skaner Uniden UBC 355 CLT. Jak nowy. Ja o nim tylko film nagrałem. Pełny komplet w pudełeczku, jak nowy, jakby ktoś chciał, to piszcie do mnie, powiedz coś anteniarskiego, tak, coś anteniarskiego, kuzyn, ona ma pod tym stolikiem swój azylek, właśnie, przeszczep włosów w Turcji, nie, ja z włosami nie mam żadnego problemu, tylko dzisiaj się nie uczesałem przed live'em. Ile za skaner? Powiem tak, najtańsza oferta na Allegro to jest 500 za nówkę, to ja chcę za taki używany 350, co wy na to? 350 po raz pierwszy. 10 kg ziemniaków, nie, muszę na polskie cebuliony wymienić, bo to co chcę zainwestować, będą mi potrzebne cebuliony polskie. No i część z kawy pójdzie też na to oczywiście. Nie będę przepijał,
A, nie da się płynnie. Wiem, że się nie da płynnie, ale zmień sobie, Adrianie, tam krok na najmniejszy i prze. Sprawdzałem dzisiaj na Allegro i na Oliksie. No to będzie konkurencyjna cena 3,5 stołówy. No to pisz, Adrianie, jak bierzesz, to bierz. Ja będę wyprzedawał teraz niepotrzebne rzeczy, których nie używam. I chcę w coś zainwestować jeszcze przed łosiem. W to coś chcę zainwestować. Dobra, oglądamy dalej. Anastazja zrobiła antenę z pałeczki do perkusji. To jest to! Pałeczka do perkusji, a tu jest antena J-Pole, czyli J-Pole. No i dobrze, bardzo dobrze, ważne, że działa. A tutaj zetki, uziemienie, uparapecienie chyba, bo sobie podłączył uziemienie do parapetu. Nie, nowe radio, coś lepszego. Coś lepszego. Radio już mam pod dostatkiem. Wrzucaj Andrzeju marzenie na Patronite, zaraz się spełnią. Wiesz co, radio szynkowe, nie chcę przesadzać z tym Patronite'em, bo już była akcja z masztem. Na razie spróbuję zrobić wyprzedaż garażową i z kawy sobie zaoszczędzić, może się uda. Nie, przemiennik. Przemiennik będzie... Bosmanie, zgadłeś, ja nie mogę. Skąd ty tu... Ja przecież nie powiedziałem nic, co by na to wskazywało. Bosman zgadł. Otóż miałem taki pomysł, żeby swojego starego scenika przerobić na radiowóz, czyli taki samochód, który będzie służył tylko do łączności, wyjazdów i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdziłem, że on jest za mały. Za mało radii mi się tam zmieści i stwierdziłem, że sprzedam scenika, uzbieram trochę kasy i kupię jakiegoś starego busa, takiego furgona bez foteli z tyłu i zabuduję go z tyłu całkowicie różnymi radiami. Motorola na 70 cm, Motorola na 2 metry. Tego mojego Icoma będę mógł tam montować i różne takie rzeczy. No i tym busem będzie można jeździć w różne fajne miejsca. No, także taki jest plan. Radiobus, nie ma chyba czegoś takiego w Polsce. No i w związku z tym, jak na razie, na razie zrzutki nie zakładam. A wspominałem. No to nie pamiętam. Znaczy, tak mówiłem kiedyś, że kiedyś mi się marzyło, żeby mieć busa. Tak, kraken na dachu. W ogóle na takim busie można zamontować na stałe antenę, taką dużą, na przykład jakąś tam, wiecie. Chcę generalnie, żeby to był taki radiobus, bo akurat się teraz sezon zaczyna. Długie, ładne dni i tak dalej, i tak dalej. Szmatobus. To, bo tak, powiem tak. Z radiobusem jest tak, że myślałem kiedyś o założeniu klubu, ale z klubem nie jest tak prosto, więc taki radiobus to byłoby taki klub jeżdżący. Mógłbym pojechać w jakieś miejsce, byśmy się mogli spotkać w busie. Ojejku. Myślałem o jakimś na przykład Fiat Ducato albo czymś takim. Patrzyłem koło do 15 tysięcy można kupić. Taki, żeby się nie rozpadł. No nie musi być ładny, ważne, żeby nie gnił i żeby jeździł. Stary wóz transmisyjny z telewizji. Właśnie, antenę na QO100 się zamontuje na dachu. Dobra, oglądamy dalej. Paczka, paczka, paczka za 8 lajków. Także ja już sobie tu szykuję. A, i będę się pozbywał komputera stacjonarnego. Przerzucę się całkowicie na laptop. Także mój komputer też będzie do sprzedania. W kawałkach go sprzedam. Ruchomy węzeł łączności, hajna. Muszę zapisać sobie, bo to jest świetna nazwa. Ruchomy węzeł łączności. Z tą anteną z Poznania satelitarną niestety nie wypaliło. Ta spółdzielnia, która chciała ją sprzedawać, wycofała się. Nie wiem, czy znalazła lepszą ofertę, czy coś. No w każdym razie na razie anteny nie będzie. W związku z tym, no właśnie, można pomyśleć o tym radiobusie. Zapraszam do Wisły, tym busem zrobimy sota. No zrobimy, jak będzie bus.
Nie ma kariery bez Volkswagena T4. Nie, T4 jest za niski. To musi być coś podwyższonego, żeby no, było miejsce w środku, żeby nie trzeba było na czworakach chodzić. Jestem wysoki. Memator po kliszy. Dobra, idziemy. 103 lajki, to ja już szykuję kamerę. Co z telewizją na QO 100? No, jestem w trakcie testów. Jestem w trakcie testów. W pierwszej kolejności będą testy naziemnej telewizji, czyli nie na QO 100, tylko na paśmie 70 cm. Pierwsze testy już za mną i działają. Nie, nie, Nissan Patrol to nie bus. LT albo Crafter, no może być. Ja myślałem, MSWiA powinno się dorzucić. Ja myślałem o albo Fiat Ducato, albo Renault Master, coś takiego. Albo Ford Sierra, albo ten, jest jeszcze taki... Czekajcie, zdejmę sobie te słuchawki. To generalnie jak coś znajdę fajnego, to wam pokażę, bo już przeglądałem ogłoszenia. Mamy tutaj na sali mechanika samochodowego, więc ja do niego będę dzwonił, czy by mnie spróbował ogarnąć pomocy przy zakupie. Nie, na stara 266 to ja nie mam prawa jazdy, to odpada całkowicie. Dobra. Paczka. Paczka, paczka. O busie jeszcze pogadamy. A na razie... Na razie paczka. Po kolei. Dojdziemy do busa też. Dobra, tylko czekajcie, bo... mam dwie paczki. To może zrobimy ankietę. Momencik, ja sobie tylko zanonimizuję je. I zrobimy ankietę, która paczka. Bo mam dwie paczki anteniarskie. O, to są dwie... Ej! Co tu jest napisane? No nie, to zamarzę. Już bym się zdradził, co to jest. Dobra, szara czy czarna? Robimy szybką ankietę. Moment. Szybka ankieta. Taka naprawdę szybka, ja będę żuł szmatę, a wy będziecie w tym czasie głosować. Co ja robię? Czekajcie, będzie ankieta. Znaczy możecie też pisać czarna czy szara. Powiem, że obie są bardzo fajne, więc myślę, że będzie do 100 głosów. Głosujemy, do 100 głosów. Do 100 głosów. Także głosujcie, głosujcie. A ja czytam, bo już macie jakieś tu pomysły. Kup starą karetkę. No powiem ci, swacie, że to jest dobry pomysł, tylko nie jest łatwo kupić starą karetkę. Peugeot Boxer może być, jest spoko. Sprzedam Żuka tanio. Nie, Żuk to raczej chyba nie, bo będzie ciężko, żeby był w dobrym stanie. Sprinter. Nie, Camper to za drogi. Unimog też. No tak, myślę, że budżet do 15 tysięcy trzeba. Stary wóz strażacki z zsuwaną drabiną do zamontowania anten. Wiem, że ludzie biorą na kampery, no ale co zrobić? Na kampery to biorą takie przedłużone, a ja może być dla mnie ten krótki, byle był podwyższony. Czyli na długość normalny, ale podwyższony. To takie na kampery ludzie nie biorą. Food trucka zrób. A to jest, powiem wam, że kiedyś miałem pomysł, żeby zrobić food trucka i tak zarabiać. Kazik, za radiobusem przyczepisz maszt i będziesz jeździł zamiast melodyjki, będzie głośnik ze znakiem wywoławczym. No tak może być. Ino, Sprinter mówię z doświadczenia. No dobra, Sprinter fajny jest. Nie, no to dziki chomiku, to ten bus, ja mam zamykaną posesję. No to kto mi się tu włamie? Nikt się nie włamie, spokojnie. O, Fiat Multipla. Fiat Multipla to jest dobry samochód, bo nikt nie ukradnie.
Tylko że to nie jest bus. Nie, nie, to musi być coś dużego, żeby to był naprawdę taki bus, żeby tam można było siąść kilka osób w środku, porobić łączności, żeby móc w razie czego rozłożyć karimatę i się przenocować. No, taki pomysł. Ford Transit, może być Transit. No, wiesz co, Michale, też myślałem o tym, żeby iść w drugą stronę, bus, na którym jest zabudowa kontenerowa. To też jest jakaś, jakieś wyjście, tak. Poza tym zaleta takiego rozwiązania jest taka, że te kontenery z reguły są, to są izotermy, więc jest ocieplone i w lecie jest chłodno w środku, a w zimie jest ciepło. Wóz łączności z PSP. Będzie melodyjka z Family Frost. Pamiętam, jak Opel Movano krótki. O tak, może być, byle troszkę podwyższony. Ducato, też mi się podoba. Tarpan Honker. Tarpan Honker niestety to nie jest bus. Ale podobają mi się z wyglądu Honkery. Karawan pogrzebowy. Nie. A wiecie, że kiedyś jechałem? Jechałem sobie do pracy chyba, albo gdzieś, nie wiem. I zajechał mi drogę karawan. Po prostu zajechał mi drogę karawan, wyjechał z podporządkowanej i po prostu się wpakował przede mnie. No to ja po hamulcach i odruchowo po klaksonie. No a jak on wyjechał, to z tyłu była szyba odsłonięta i widać było, że trumnę wiózł, czyli strąbiłem nieboszczyka. Czy wojskowy sprzęt anteniarski z demobilu ma jakąś wartość dla amatorskiego KF-u w regionalnych biurach AMW? Bywają takie oferty. Tak, wiem. No tak, niektóre na przykład te Motorola można przeprogramować na ten. Można przeprogramować na częstotliwości krótkofalarskie. Autosan H9. Patrzcie, czarna jednak. No patrzcie, czarna. Ile jest głosów? O, 163, a miało być 160. Dobra, czarna wygrywa. Czarne wygrywa, szare przegrywa. No to tym razem czarna. Avizo. Zobaczcie, nie było mnie w domu. Avizo. Otwieraj te paczki, panie. Widzę, że się niecierpliwiście. To zanim otworzę paczkę, to wam pokażę, co mi moja mamusia dzisiaj przywiozła dobrego. Otóż takie ciasteczko, nie wiem, co tam jest, żurawina chyba w środku, i takie dwa ciasteczka z cukrem kruche, a to jest galaretka ze sklepu. Takie mam tu rzeczy do mlaskania dzisiaj. Dobra, otwieram tą czarną. No proszę, czarna. Czyli jednak idziecie na... A to dobra, zaraz. Zanim otworzę, to trzeba ją zmierzyć i... Pudełko jest w środku, to już nie jest chyba żadna tajemnica, jak w chińskich paczkach. Prostopadłościa, no w wymiarach. 1,3 baofenga na 0,9 baofenga, a grubość troszeczkę grubsza niż baofeng. Jeśli chodzi o masę paczki, to jest lżejsza niż baofeng, czyli pół baofenga. Masa paczki. Proszę, zakończ ankietę, możecie zgadywać teraz. Konkurs bez nagród, czas zacząć. Nie, na powerbank za lekkie. SN6J jeździ bokserem na zawody nawet na 1000 metrów. No widzicie. Opel Frontera to nie jest bus, tylko terenuwa. Czym śmierdzi? Ach, chińską fabryką. Albo chińskim magazynem. Pudełko. Zestaw dziurek do durszlaka. Arduino. Właśnie widzicie, trudno mi powiedzieć. Właściwie to ten konkurs jest bez sensu, bo ja nie wiem, co jest w środku. Czekajcie. A nie, dobra, wiem, co jest w środku. Dobrze wybraliście. Podpowiedź. Nie ma podpowiedzi na razie. Czarna wypadła z karawanu. Nie, nie, nie wypadła z karawanu. Ta akcja z karawanem to była z rok temu. SDR V4, nie.
Kup stary wóz łączności z demobilu albo stara. Nie mam prawa jazdy na ciężarówki. Niestety. Lora! Konrado wygrał! Konrado wygrał. Gratuluję. Jest to Lora. To znaczy, tak mam nadzieję, że jest to Lora, a w drugim... O! Fakturę przysłali. Zobaczymy, jak... Nie, nie malina, tylko Lora. Pachnie... Co oni tu przysłali? List. Szanowny Sierra Echo, przesyłamy ci tę Lorę do testów. Nie, żartuję, zapłaciłem normalnie za Lorę jak człowiek. Co to Lora? Będzie o Lorach odcinek. Wszystkiego się dowiecie. Konrado to ja, SQ3 KD, tylko się nie przelogowałem. Lora ciężarówka. Nie, nie, Lora nie ciężarówka. Lora. O! Proszę. Pudełeczko. I folia antystresowa jest. Będzie do pakowania kubeczków. Wysłałem. O, jaka malutka. Kurczę, nie wiedziałem, że to takie małe. A gdzie antena? Jakie to jest małe, niewiarygodne. To jest Lora, czyli taki malutki, malutki nadajniko-odbiornik cyfrowy, który działa w sieci, rozproszonej sieci radiowej. O Lorze będzie... Ktoś się otwiera. O! O Lorze będzie odcinek, więc wszystkiego się dowiecie. Lily Go! Ej, a gdzie antena? O, jest. Lora składa się z pudełeczka, anteny, dwóch rzędów goldpinów, wtyczki zasilającej z przewodami i Lory właściwej, Lily Go. To jest wersja, jak widzicie, na 433 MHz. Później, jak ja już zamówiłem tą Lorę, to mi mówiliście, że źle zrobiłem, że w Polsce działają Lory na... że Mesztastic działa na 868. W związku z tym zamówiłem drugą na 868, ale tą też wykorzystam. Zaraz wam powiem do czego. O, tu ma wyświetlacz. Taki malutki. Lily Go. Lily Go. Tu ma złącze do czegoś, nie wiem do czego. Tu ma złącze USB. Tu ma włącznik, wyłącznik. Włącznik, wyłącznik. I tu ma tą wtyczkę zasilania. Powiem wam, jaki mam pomysł, bo tak się zastanawiałem, że skoro w Polsce Mesztastic chodzi na częstotliwości 868, to wpadłem na taki pomysł, żeby to wykorzystać w takim projekcie. Na szczęście nie trzeba nic budować, bo mam pełno pozaczynanych projektów nieskończonych. Ciekawe, czy słyszeliście o takim projekcie. Zaraz wam pokażę. Kto słyszał o projekcie, o takim projekcie? Tiny GS, czyli sieć GS-ów na świecie. Tak, no tą lorę można wykorzystać jako Lora APRS też. Kosztowało to niecałe chyba 90 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ale... A, microSD tu gdzieś było. A tak, to jest microSD, tylko takie dziwne gniazdo, płytkie. To jest... TinyGS to jest taka sieć odbiorników, które odbierają sygnały i dekodują te sygnały z satelitów
LoRa, właśnie z satelitów LoRa, bo są takie małe mikrosatelity latają po niebie i one nadają właśnie głównie na częstotliwości około 430 MHz. Tutaj tych stacji odbiorczych w Polsce nie jest zbyt wiele, jak widzicie. Kliknę sobie jakąś przykładową, nie wiem, gdzieś tu. Kraków, może tu, Częstochowa. SP9 Han. Godzinę temu odebrał ostatni sygnał. No i każda taka stacja, tu jest pokazane, z jakiego zasięgu ona odbiera sygnał z tych satelitów. To żółte to są. To jest coś takiego jak ta sieć odbiorników ADS-B, tylko odbierają sygnały z satelitów. I głównie na. O, tutaj mamy pasmo 430 do 442. To jest taka automatyczna. Ta stacja odbiera ramki z satelitów LoRa. Satelity LoRa to są takie satelity służące do. No, głównie komercyjne satelity służące do odbioru. Jest Poznań? No i jest Poznań. Faktycznie, dwie stacje są w Poznaniu. STA 5216 i SQ3DHO. SQ3DHO. Znasz, Sebastianie, SQ3DHO? No i tutaj, o, tutaj mamy, co ta stacja odebrała. One odbierają ramki z telemetrią z tych satelitów. Nie odbierają jakby tych danych, które są przez te satelity, wiecie, przekazywane, tylko same ramki z telemetrią. No i tak myślałem, żeby uruchomić sobie taką stację, zobaczyć, jak to działa. Zobaczymy. A LoRa APRS może też, kto wie. Nie muszę przecież na zawsze tego robić. Kiedy zrobisz film o antenie do HRPT? To znaczy tak. No, filmów w kolejce jest sporo. Będzie teraz recenzja PL330 Texana. Jeszcze parę filmów jest w tym. W kolejce, ale tak jest. W kolejce film o QFH antenie, tej takiej. Wiecie. Świderkowej. Do odbioru NOA, a potem, o, nie osobiście, ale u nas jest trochę tego, kolega jeździ za APRS-em Lory. Radiowo aktywny. Dziś ekipa planu awaryjnego zrobiła łączność bezpośrednią na tych maleństwach na 140 km. Osobiście gadałem na tym na ponad 100 km. No i super, super, super. O, słuchajcie, jakaś kawa wpłynęła. Będzie na ten. Będzie na busa. Na radiobus. Tak! Ktoś mi napisał, że na radiobus. Czekajcie. Adam. Adam napisał. Na radiowóz. Nie na radiowóz, tylko na radiobus. Radiobus. Dziękuję, dziękuję. Dobra, otwieram drugą pakę. Lorę spakuję, bo to jest maleństwo, żeby ona mi nie zginęła. Także, no, nagram o niej film. Uruchomię się w tym Tiny GS, a potem zrobimy APRS, Lora APRS. No i już niedługo będę miał Lorę na 868 MHz, no i tam będzie to normalna Rora. Dobra, spakuję ją z powrotem. A teraz otworzę paczkę nieanteniarską. To będzie śmieszna paczka. Prawdopodobnie was rozśmieszy. Więc już dzisiaj mi była potrzebna i nawet miałem ją rozpaczkować, ale stwierdziłem, no szkoda jej tak rozpaczkowywać bez live'a. No i się wstrzymałem. Mimo, że mi była zawartość potrzebna, to wykorzystam tę zawartość jutro.
O, czekajcie, bo tu jakoś to pudełko jakieś niedowymiarowane. Dobra. Dobra, Lora idzie na bok, a ja tutaj drugą pakę szykuję, nie anteniarską. Ona jest duża, od razu mówię. Duża i ciężka. Czekajcie, zanonimizuję ją, żeby nie było... Dobra. Znaczy, tu jest troszkę tak, że wy możecie sobie sprawdzić, co to za firma i pewnie ktoś zgadnie dzięki temu, co to jest. Ale dobra, trudno. To jest duża paka. I jak mówię, dzisiaj mi była potrzebna... tak, raz, dwa, 3,5 baofenga. Ta strona jest taka nieregularna. Raz, dwa, też 3 baofengi. A w tą stronę ma... Od razu mówię, że to nie jest nic dla psów. A kotów nie mam, także dla kotów nie. Tutaj jeden baofeng. Waga tego to jest... Masa znaczy się, to jest... powiem, że z 10 baofengów albo 20 nawet. Dobra, tak wezmę, żeby nie było widać tej tamtej naklejki. Dobra, co to jest? Co to jest, co mi dzisiaj było potrzebne? Nawozy do warzyw, nie ziemia do ogrodu. Nie no, myślicie, że ziemię do ogrodu bym zamawiał do paczkomatu? Ziemia do kwiatków. Lorą można kopać helium, no proszę. Do ogrodu, coś tak, to jest coś do ogrodu. Nie karma. Tak, doktorze, w ogóle za lorą stoi ciekawa matematyka. To jest prawda, prawda. Czytałem ostatnio o lorze. Nie, to nie jest nic dla piesków. Krzesło wpłynie. Nasiona! Tak, to są nasiona. Po co mi żwirek do kota, jak ja nie mam kota? Dobra, to są nasiona, pokażę wam, bo mi dzisiaj były potrzebne. Coś do ochrony roślin. Nie, wiecie co, mam strasznie wyłysiałą trawę. No i będę dosiewał. Powiecie mi, czy dobrą kupiłem. Ale ma dobre opinie, więc taką... O! Będę miał trawę w pokoju, bo się trochę wysiało. Trawa uniwersalna, zagęszczająca. To się... Nie, nie z Holandii, Polska. Trawa uniwersalna, zagęszczająca na trawniki rekreacyjne. Szybko się zazielenia i zakorzenia. Daje gęstą, bujną darń. Odporna na deptanie i intensywne użytkowanie. To a propos moich piesków. 5 kg netto na 200 metrów kwadratowych. Taka. O, tu jest ten, powysypało mi się trochę, tu jest ten, inna niż pastewna, mieszanka nasienna, o, czekajcie, bo kasa na radiobus wpływa, zaraz będę czytał, no dobra, będę siał, o panie, pełno mam trawy w pokoju teraz, niewiarygodne, trawę mam w pokoju, no naprawdę. Czekajcie, przeczytam ten i idziemy na KF. Kawę. A to Adrian chyba. Adrian z Szwecji mi przysłał. Na T34 antena tam już jest, a na te niestabilne czasy, jak znalazł dodatkowo z masą anteny, nie będzie problemu. Nie no, T34 to może nie. Jakie jest prawo jazdy na T34? Czy w ogóle trzeba mieć prawo jazdy na T34? Jak to jest w ogóle prawnie rozwiązane? Kto wie? Czy T34 można... Czy trzeba mieć jakieś uprawnienia? Dobra. Ja będę czytał. Trawa, wszędzie trawa, muszę tu posprzątać. Idziemy na KF. Zobaczymy, co w KF-ie piszczy. Tewel, a nie, Tewel będzie za 15 minut. Kurczę, co tu zrobić?
Czy do nadawania telewizji na QO100 zrobisz konwerter do anteny? Wiesz co, Oskarze, to nie jest konwerter, to jest antena nadawcza, taka, pokażę wam ją jak zrobię, to jest taka antena spiralna z drutu, taka spiralka z drutu, o polaryzacji kołowej. Kuba, Andrzeju, czy z Lorą na 433 faktycznie jest tak źle w Polsce, bo właśnie z Chin płynie do mnie ten model? Wiesz co, no tutaj mi tak powiedzieli anteniarze na czacie, że w Polsce Mesh-Tastic chodzi na 868, natomiast na 433 chodzi Lora APRS. I tego jest podobno sporo. Tak, depczę jak instaluję anteny. Moje pieski bardziej depczą. Pelski. Ja rok temu znalazłem w worku z trawą ususzoną mysz. Ojejku. Mam nadzieję, że nie będzie tu ususzonej myszy. Bo by mi było bardzo smutno. O, poczekajcie, bo wpłynęło coś na... Od West Midlandsa. A ciekawe, czy to jest na radiobus. Na pierwsze paliwo do busa. Dzięki. Dzięki, West Midlands. Dziękuję. Ptaki sobie pojedzą. Nie, nie, nie. West Midlands, otóż ja mam sposób na ptaki, bo mi zawsze wyżerały, dlatego że ja mam bardzo dużo ptaków na działce, bo jest dużo drzew. Ale u mnie w pracy tak robią, sieją trawę, że po sianiu jest przykrywana agrowłókniną, taką białą. I przez to ona sobie tam, słoneczko do niej dochodzi, a nie, ptaki jej nie wyjadają. I tak mam zamiar zrobić. Tak, w Niemczech zalegalizowali trawę, a w Kielcach niestety nie. Czy będę robił testy? Ale trawy? Ptaszory będą miały wyżerkę. Nie, 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 dziki chomiku. Tak jak mówię, pokryję ją tym. Pokryję ją... Dobra, to jeszcze nie wchodzimy na KF, ja tutaj poczytam komentarze, zajrzymy na Memator i akurat będzie Tevel. Da radę to palić. Wszystko można spalić, nawet tekturę. Karta woźnicy. Po co ci uprawnienia, jak masz te 34? No w sumie tak. Jak te 34, to już nikt nie będzie mnie zatrzymywał, nie? Hmm. O właśnie, radiowiec SP5NT. Nanieść piachu i będzie trawnik w pokoju, proste. Czyli spoko. Ja sobie tu trochę ziemi wysypię i będę miał trawnik. Psy instalują anteny. Nie, one mi tylko towarzyszą i i oferują wsparcie duchowe. Powiem ci, West Midlandsie i innym, powiem wam, że ten sposób z tym, z agrowłókniną jest bardzo dobry, tylko agrowłóknina musi być jak najbardziej prześwitująca. Najlepsza taka biała, cienka. Dlatego, że oprócz tego, że ptaki nie jedzą, to ta agrowłóknina powoduje, że woda tak szybko nie odparowuje, więc z kolei przepuszcza wodę. Jak się podleje, to ona przesiąka przez tą wodę, przez tą agrowłókninę, a nie odparowuje tak szybko. O! Czekajcie, muszę to przeczytać, bo jest kawa oczywiście na radiobus z komentarzem. Na przekonanie diagnosty przy pierwszym badaniu technicznym radiobusa. Jak podjadę na stację diagnostyczną z takimi antenami i sprzętem, to zobaczymy, co będzie. W ogóle powiem wam, że mam tutaj taką stację diagnostyczną. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Że jak byłem ze scenikiem na niej, w ogóle tam taki fajny diagnosta młody pracuje. Nowy chyba w zawodzie. Bardzo dokładny. To akurat wiele osób u diagnostów tej cechy nie uważa za dobrą, ale ja uważam za dobrą. I ja jak jechałem ze Stanikiem na przegląd, to najpierw pojechałem sobie tak 3 tygodnie wcześniej do niego, do tego diagnosty i mówię,
Czy mógłby pan rzucić okiem na ten samochód, bo będzie miał za 3 tygodnie przegląd, no i chciałbym wiedzieć, co tam trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i rzucił okiem bardzo dokładnie, wjechałem na kanał, no zrobił normalną taki test jak przy diagnostyce. Powiedział mi, co trzeba zrobić, jakieś tam tulejki do wymiany i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze nic nie zapłaciłem za to. No i potem przyjechałem już ze zrobionymi tymi tulejami. Tam były tuleje wahacza chyba do wymiany i jeszcze coś tam. Jakieś drobiazgi. A, no i te hamulce z tyłu. I zrobiłem to i ten. Nie, 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 naprawdę. On jest bardzo taki diagnosta spoko. Nawet mówi... Bo ja mówię, a jak tam pod spodem ten samochód, w jakim stanie? A to niech pan zejdzie, ja panu wszystko pokażę. Pokazał mi latarką, poświecił, tu jest to, tu to. Mówi, rdzy nie ma, spoko, spoko, wszystko jest pięknie. Jak pan zrobi te rzeczy, to przejdzie bez problemu. No i tak. Także spoko. Agrowłóknina musi mieć być przysypana żwirem. No musi być, albo jest też sposób, żeby agrowłóknina takimi szpilkami przypinać do ziemi. Tak, robiłem przegląd przed przeglądem. To, ten pierwszy to był taki nieoficjalny, a drugi był oficjalny. Drobiazgi. Nie, no drobiazg, hamulce z tyłu w tym sensie, że nierówno hamowały. I tam była do regulacji linka po prostu. Ale hamowały, tylko tak, wiecie, ręczny, nierówno hamował. No. Dobra. Idziemy na mematora. Memator, bo tu mnie ktoś oznaczył. Sprawdź memator. 6 minut jeszcze do satelity. Memator. To już było. Zetka. Jajko niespodzianka z pierogiem. Ojejku, fajne. Co to jest? Dlaczego, Marcinie, znalazłeś torbę z napisem w dniu pierwszej komunii? Co to się dzieje? A nie, to jest w dniu pierwszej tylko. Nie napisane, że komunii. A nie, jest komunii świętej. Ale jestem spostrzegawczy. Kiedy twoja grupka na zelo? A, pomyślimy, pomyślimy. Piccolo! Jakieś dziwne. Nie znam tego smaku. Piccolo, tu, te czekoladki takie, nie będę podawał nazwy, i zając z czekolady. Marcinie, czy ty miałeś jakieś urodziny, czy co? Czy komunię miałeś dzisiaj? Ojejku. Co? Don Sierra Echolone. Widzę, że Marcin zdrowy i pojawiły się mocne memy oczywiście od razu. Silent Block i tak. Napisz, Marcinie, dlaczego ta pierwsza komunia? Czy ty miałeś komunię, urodziny, czy imieniny, czy co? Dobra, zajrzymy jeszcze na kliszę, ale to już chyba po satelicie. Radiobus. Smok wawelski. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Rodzice oddali mu pieniądze z komunii. No, myślicie, że... Legenda głosi, że komuś oddali rodzice pieniądze z komunii. Ale nikt tej osoby nie zna. J6. Pojechaliśmy ostatnio z kolegą na przegląd gruza innego znajomego. Nie pytaj. Diagnosta wjechał na halę i w tym momencie pękł przewód hamulcowy. Dobrze, że ten. Że nie odpadł próg na przykład. No dobra, Marcinie, a z jakiej to okazji było na tym stoliku? A co to za zwłoki tutaj? Adrian jakąś szynkę robi. Dobra.
Byłem na przeglądzie, wszystko z autem w porządku. Szkoda, że takie małe. Oj, a cześć, akurat w podłodze była solidna dziura, ale to przy hamulcach był najmniejszy problem. O matko. Słyszałem różne historie o przeglądach samochodowych. A, XYL od kogoś dostała. No dobra, ale z jakiej okazji dostałeś tą torbę, powiedz? To będziemy ci życzyć, tylko nie wiem z jakiej okazji. Kiedy na przeglądzie próbujesz unikać kontaktu wzrokowego z diagnostą, ale ten co chwilę spogląda na ciebie przez dziurę w podłodze. O matko, nie mogę. Nie mogę. O, Michał, dostałem sanki na komunię, czyli nie kasę, widzisz. Hamsfer nawet bez znaku można nadawać. O, hamsfer. Zapiszę sobie tu na listę to do. To do. Nadam, powiem ci, że to jest piękne, co wstawiłeś. Yes. Ja dostałem zegarek z alarmem, ale co ciekawe, gdzieś go mam, muszę wyciągnąć. Dostałem zegarek analogowy z alarmem, z budzikiem, czyli taki nakręcany ze wskazówkami, ale z budzikiem. Miał dwie pokrętła, jedno do budzika, drugie do zegarka. Hamsferę, hamsferę, lista to do. No ja też się kiedyś zapisałem do Zelo, ale nie używam. Tevel, 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 Tevel. 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 To może tak. Zrobimy sobie tego Tevela. Live tracking sobie zrobimy. A, radio. Czekajcie, bo mam kawałek odłączony po rozpaczkowaniu. Moment. Dobra. Jestem. Jestem, jestem. O, nie działa. Zaraz będzie działało. Obiecuję. Będzie do góry nogami. Albo i nie. A czemu nie działa? O, jest. Działa. Działa, działa. Zrobimy sobie jeszcze... Zrobimy tak. Draw footprint. A, jaki on ma mały zasięg. Ten przemienniczek jest dość słaby na tym Tevelu. Oczywiście dajemy 10 mega w górę. Nie mega, tylko kilo. I czekamy, czy coś będzie słychać. Zaraz po Tevelu idziemy na KF oczywiście. Światło mi zgasło, co tu się stało? Awaria. Jest awaria. A no tu dziadostwo takie jest zrobione. No zepsułem coś. No dobra, nie będzie światła, trudno. Zepsuło się coś. Nie wiem co jeszcze.
Ale się zepsuło. No dobra, jesteśmy w zasięgu i nic nie słychać. Dlaczego? O, słychać coś. Coś słychać. Ale słabo. Poczekamy, aż będzie bliżej i będę wołał. Myszy rurą wlazły i zgasiły światło. Infrastruktura krytyczna, to tak. Blackout w Kielcach. No troszkę tak, znaczy pod Kielcami. Sąsiad spawarkę włączył i fazę wywaliło. Może tak być. Nie wiem, czy ja słyszę głosy, czy te głosy są rzeczywiście. Jak wy możecie, od tych szumów głowa was nie boli? Nie, kwestia przyzwyczajenia. Ej, no nic nie słychać. Chyba. Nie, odbieram na X30 w tej chwili. Jak nie szumi, to znaczy, że radio się popsuło. Tak, to prawda. Polaryzacja jest w tej chwili pionowa anteny, oczywiście. Może nikt nie woła? Może zawołam. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Rivio, czy u ciebie coś słychać na... Nie, to jest sat, który nadaje, który ma przemiennik FM-owy. No już jest tak blisko, że... Może się zepsuł. Sprawdź, 436-400 częstotliwość odbiorcza. CQ Satellite, Sierra Quebec 7, Sierra Echo. Tak jakby nie działał ten przemiennik, bo ostatnio, mimo że ten satelita jest... Pik widać od satelity, ale nie ma sygnału, widzisz. To może coś z tym przemiennikiem, może baterie słabe. Może już wyłączyli, kto wie. No to nic z tego. To nic z tego. No ostatnio na jednym z live'ów TVL3 nam się udało odebrać. Co prawda nie dowołałem się, ale... Ktoś tu pisał o jakimś nowym kwaczęgu. Jaki nowy kwaczęg? A nie wiem, czy wiecie, że do kwaczęga jest kolejny mod wymyślony. Jest to mod hardware'owy. Taka płytka jest do kupienia na AliExpress, którą się wlutowuje zamiast jednego scalaka wewnątrz kwaczka i dzięki temu staje się on odbiornikiem radiowym
KF-owy, od 100 kHz do tam 20 kilku MHz. Odbiera SSB, wszystko, wszystko. Nie wiem, czy to ma sens, bo to jest tylko odbiornik. Czy nie lepiej odbiornik kupić? Zwykły. Tak, jest na YouTubie taki gość ze Słowacji jest. OM0ET. I on to robił chyba. Tylko zastanawiam się, bo ja mam tylko jednego kwaczka, to nie chce mi się go przerabiać. Jakbym, może sobie zamówię drugiego i tą płytkę i bym spróbował. Słychać modulację. Tutaj? Ja nic nie słyszę. No właśnie, dokładnie. Piotrze, masz rację, że w cenie kwaczka plus płytka to można kupić tego najtańszego ATS-a 20. Zresztą ja go mam. To nie jest mój, co prawda, bo on będzie wystawiony na najbliższym tym WOŚP-ie. Ale na razie jest u mnie. Tak, ten OMOET, bo ja tak sobie go czytam, chociaż to jest OM0ET, ale się fajnie czyta OMOET, to on właśnie robił eksperymenty z Magnetic Loopem i różnymi innymi. Jeden z moich ulubionych kanałów zresztą. Jak się nazywał sat ruski, co nadawał SSTV? UMK2. No zobaczymy. UMK1. Zobaczymy, o której będzie UMK1. Przy okazji, poczekajcie. O! Znaleziono zaginiony radiotrack w okolicy Kielc. Anastazja wpisała. O, panie, ale antena na ciężarówce. Ale super. Nie jedna. Tu jest jedna wielka antena KF-owa i jeszcze jest raz, dwa, trzy anteny jeszcze takie mniejsze. CB i jakieś dwie do KF-u. To jest dobre. Gwiazdozbiór Pucharu. IC-706. Galaktyka. Tak, też ty. Ty w swoim E36 na przeglądzie rozmawiający przez dziurę w podłodze ze znajomym diagnostą stojącym w kanale. Ojej, radio zasłania. Przepraszam, już odsłaniam. Już odsłaniam. No, to jest ten track z antenami, anteniarski. Tu jest taka wielka antena. Nie wiem, co to za antena, ale jakaś rozkładana, bo tu widać łączenia elementów. A tu są mniejsza antena chyba od CB i dwie mniejsze od UKF-u. Fajnie, na gdańskich numerach samochód. Fajnie, fajnie. Kiedy na przeglądzie diagnosta woła z kanału, pan zgasi i zejdzie tutaj. No ja tak nigdy nie miałem, jeszcze może dlatego, że dbam o te samochody. Kochani, trzymajcie kciuki, jadę na przegląd. Tutaj jest jedna wielka rdza na kółkach. Ojejku, dobra. Jeszcze wejdziemy na chwilę na kliszę, bo coś tu Rivio wstawił fajnego. O, półeczka. A tutaj kwaczek z, to już był, kwaczek z kurczaczkiem. A to półka radiowa Adriana. A to co? To też coś Adriana. A nie, to Adrian ogląda live'a i tutaj jakaś szklanka chyba. A, to są te zdjęcia, dobra, które wstawił Rivio. To ja je wcześniej oglądałem, ale jeszcze przed live'em. To jest, moi drodzy, to jest tak zwany anteniarski, czyli to jest serwer, na którym działa bot discordowy. To jest Raspberry Pi 5, która się zresztą, pierwsza wersja się popsuła, to jest druga wersja, z nową obudową, z wiatraczkiem i z dużym tym chłodzeniem, i do niego jest podłączony hub USB, a do huba dwa odbiorniki
RTL-SDR V4. I na tym chodzi anteniarski WebSDR Rivia. A tutaj jest trzeci odbiornik podłączony do tego SDR-a. To jest klon RSP1 i na nim chodzi KF chyba. Tak. Widzę ferryty, ferryty, ferryty i ferryty. Także dobra robota, Rivio. Idziemy na KF zaraz. Idziemy na KF. Co to za Silver Monkey było przy RTL-SDR, pyta Dyziek. Rivio, napisz co to jest, ale wydaje mi się, że to jest taki organizer do kabli. Chyba tak? Czyli on trzyma te SDR-y, żeby się nie ruszały. Link do WebSDR-a to zaraz ktoś tutaj poda z administratorów. Jacku, jakbyś mógł, albo Rivio podać linka. O, jest. Jacek podał. anteniarski.tplinkdns.com. A, trzyma, żeby się nie ruszały. Czyli to jest taki organizer do kabelków. Tak myślałem. Andrzeju, czy jak mieszkam w dużym mieście bez pozwolenia, można pół wata używać i co byś polecał na początek? No możesz używać bez pozwolenia tylko fabrycznej PMR-ki zgodnie z prawem. A jeśli PMR-ki, to ja polecam zawsze i wszędzie Motorola lub Retevisy. Dławiki na fiderze mają na celu zmniejszenie zakłóceń. Rivio, dodałem na górze na anteniarskim guziczki i opis anten. To zaraz zajrzymy, poczekajcie, już zaglądamy na anteniarski, tylko tak szybko lecą komenty. Kopiuj odnośnik. Anteniarski tplinkdns.net. Net. U. Kom nie net. Kom. To już wiemy, jaki router ma Rivio. Ma TP-Linka. O, to jest właśnie anteniarski. Anteniarski WebSDR. W tej chwili działa na 70 cm. Ale jest jeszcze 2 metry. Pasmo. W tej chwili mamy 30 osób, czyli full. Full. No i jest tu KF jeszcze. Czy ktoś tu żuje jakąś szmatę? Nie. A wiecie co, jak już mam podłączone radio w sumie na 2 metry, to zobaczymy, jak tam. Zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda z przemiennikami. Tymi moimi tutaj. Czyli od początku. Zobaczymy, czy Rivio odbiera SR7V. 144. Nie, 145. 625. Nie mogę pisać. 625. A, radio mi zasłania jeszcze. O. Jakieś wysokie tło w ogóle mam na 5S-ów. Tu coś jest. Moment. Jakiś rzucie szmatę. Na 145-400. Ktoś żuł szmatę. Ale już nie żuje. Tu jest SR7V. Squelch tu jest. O! Ktoś nadaje. Ale nie dolatuje do Rivia.
Niestety nie ma takiej propy, żeby dolecieć do Liwia, do Antymorskiego. Zobaczymy inne przemienniki. FM Link. Pokój i dobro. Nie otwieram, a dzisiaj otwierałem. Także nie ma warunków. 3 S-y, SR7VV. Czyli słabiutko. Dzisiaj było 5. Tu mam jakieś kosmiczne zakłócenia na 9 plus 10. Dobra. To nic z tego. Otwieram. No otwieram, otwieram. Stoisz z tołkiem na kablu. Ja? Dobra, to idziemy na... Pawełek, otworzyłem Pawełka, ale nie dolatywał do mnie. Widzę, że go otworzyłem tutaj, ale niestety... Dziki chomik, na kliszy masz mój były radiobus full opcji. O! Jak to były? A co się z nim stało? Adrian. Adrian, jakie okulary. O! Jak to? Jak to radiobus? A co ty robiłeś tym radiobusem, dziki chomiku? To był twój radio... O, Volkswagen LT4. Chyba to jest. Dobra, idziemy na SR7V. Dziki chomiku, napisz, coś ty robił z tym radiobusem. Czy ty pracowałeś w UK? Niewiarygodne. Wygląda na UK, no trochę tak. SQ8, Częstochowa, Licheń. Tutaj SQ7 SE, witam. Cześć, SQ8, czekaj, tylko ściszę cię, bo żeby się tu nie rozpraszać. Jestem tutaj, dawnośmy tu nie gadali. Jest to chyba wczoraj, czy kiedy, przedwczoraj już jakoś pracę... orientację, to jakoś nie działał. Krzyknąłem, ale chyba nie było. Tu Paweł spod Lublina, hej. No witaj, Pawle, spod Lublina. Powiem ci, że ja na jakimś live'ie odpaliłem kiedyś, przedwczoraj chyba, SR7V, ale ktoś zaczął pykać nośną i się przemiennik wyłączył, więc no tyle go słyszałem. Potem się włączył, ale mieliśmy tu inne zajęcia, także ten, no... A ty teraz CB radiowiec się zrobiłeś, słyszałem. Tak, wiesz co, skręciłem tę antenę, to w ogóle trwało, wiesz, parę chwil dosłownie, leżała chyba rok, prawie rok, może od lata, więc to aż, słuchaj, skręciłem ją w parę chwil, bo no to wszystko tam działa, wiesz, to jest porządna włoska antena, Sirio chyba, tak, Sirio, to jest parę chwil, wiesz, miałem wszystko, mam ten maszt cały czas, ten drugi, pewnie na razie jest, może zostanie, zobaczymy. Więc założyłem jakąś rurę jeszcze, wiesz, on jest tylko postawiony, bo jest przecież trochę krzywy. Trochę. Nie gadajmy o tym. Jest to i... No i to jest tak wysoko, że jakoś to działa, nawet leci. Zobaczymy tam, fajna jest ta antena, bo można ją sobie tam naprawdę szeroko ustawić, tylko trzeba ją złożyć, wiesz, wyciągnąć kawałek. Ten. Już sobie myślę, jak zrobić, żeby elektrycznie sobie zrobić taki patent do wysuwania ostatniego elementu. Wiesz, myślałeś o tym? No tak, myślałem, bo teraz chodzę wokół tego masztu i tak się zastanawiam, co by tu z nim zrobić. Znaczy na pewno pomaluję tam pewne elementy, ale tak myślałem, żeby tą wciągarkę zamontować, bo jednak fajnie by było tak stać sobie z boku, nacisnąć przycisk i patrzeć, jak się wysuwa. W sumie fajne uczucie. SQ8CL, SQ7SE. Nie, wiesz co, ja myślę o maszcie, bo wiesz co, ja ten pomysł ci wybije z głowy. Bo wiesz, jak patrzę, jak on chodzi, jak tam trzeba go korbą, wiesz, kręcić, to ja myślę, że to będzie zły pomysł, bo nad tą wyciągarką nie jest tak łatwo zapanować. O.
jednak ręcznie możesz bardziej, wiesz, jakiegoś wycyzelować to, wiesz, żeby, słuchaj, nie naciągnąć tego, gdzieś nie przesadzić. Tak myślę, że to jednak chodzi to nie najgorzej. Myślę, że to będzie słaby pomysł, a po drugie, wiesz, każdy kolejny element elektryczny, to zaraz się coś zepsuje, ale myślę o tym, wiesz co, myślę o tym ostatnim elemencie tej anteny Sirio, która ma 7, chyba prawie 8 metrów. I to jest taki malutki element, który się wysuwa, słuchaj, między 40 centymetrów a metr z ogonkiem. I myślę sobie tam taki malutki zamontować silniczek, żeby wysuwał to, wiesz co, bo to ta antena jest między 20 chyba 7, 26 z kawałkiem, czyli całe pasmo CB pokrywa, plus nasze krótkofalarskie. I tam zamontować taki patencik, który wysuwał, wiesz, to ostatni element tej anteny Sirio. Co ty myślisz o tym? Rozumiem, czyli ty chcesz po prostu ją stroić przez wysuwanie tego elementu ostatniego. Wiesz co, no powiem ci, że pomysł jest taki, no, ciekawy, ale nie wiem, jak ten silniczek i cała elektronika nim sterowana się będzie zachowywać, jak tam 100 watów wpuścisz w tą antenę, więc może lepiej skrzynką antenową ją stroić po prostu. Tak, to też jest pomysł. Nie mam skrzynki antenowej, ale okej. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że tam jest na górze taki mały pręcik, dosłownie taki cieniutki, czy tam naprawdę niewiele, jakiś taki mały siłowniczek, nie wiem, silniczek, wiesz, to myślę, że nawet na baterię byłby, wiesz, żeby go pilotem jakimś sterować, bo to naprawdę ta rureczka nic prawie nie waży, ta ostatnia, ten ostatni element. Myślę sobie, to by było świetne, chociaż to zajmuje dosłownie minutę, żeby złożyć ten maszt, polecieć, wiesz, odkręcić, bierzesz miarkę, wszystko działa, słuchaj, zgodnie z instrukcją, w instrukcji jest wszystko napisane. Jako chcesz częstotliwość, tyle wysuwasz ostatni element. Tam jest między 40 parę, chyba między 40 parę, czekaj, nawet mam chyba gdzieś pod ręką. Tak, nawet 16 cm albo 1,12 m. I słuchaj, wysuwasz sobie i wszystko działa. Wysuwasz tyle, co mówi fabryka i po prostu ta antena się stroi na 1 prawie 0. Także genialnie. Działa naprawdę fajnie. Nie, to porządna, dobra włoska robota. Nie, to wiesz co, od czasu do czasu trzeba tam coś pokręcić korbą, to jest fan. No tak, to tak. Znaczy wiesz, no zawsze można pomyśleć o jakiejś tam automatyce. Może pneumatycznie go wysuwać. Tylko jak za dużo powietrza wtłoczysz pneumatycznie, to ci wystrzeli ta końcówka. Wiesz co, słuchaj, już nie chcę, żeby wystrzeliła, jeszcze wpadnie jakiemuś sąsiadowi w oko. Będą problemy. Czekam już na ciepło, ale to chyba już po świętach się zobaczymy i przyjeżdżamy tam, wiesz, serwis, maszt serwis. Pamiętasz jeszcze? No tak, maszt serwis, pamiętam oczywiście. Konserwacja masztu. No, tak. No, ma być ładnie już po świętach, podobno. Prognozy są bardzo, bardzo obiecujące, więc więc może się udać. Tak, także nie, masz pierwsze 120 konserwacji masz, nie wiem, czy pamiętasz. No dobra. Dobra, spoko. Muszę linkę kupić nową w takim razie. I coś tam jeszcze miałem kupić, nie wiem, linkę chyba głównie i te wszystkie zaczepy do linki. Mam jeszcze jakieś rolki dla ciebie od pana, także, ale wiesz co, jeszcze nawet chyba może zobaczę, bo ja będę chyba zamawiał, bo też muszę coś wytoczyć, to najwyżej wytoczę, żeby założyć już wszystkie nowe, to też byś sobie założył nowe, to ci przywiozę, ale tak z innej beczki, jak mówiłeś o CB Radio, słuchaj, dzisiaj uruchomiłem tego Lincolna prawie po roku i on ma tą pionową antenę i tam sobie wynalazłem jakąś stację na chyba na paśmie CB i powiem ci, że jednak sprawdziłem sobie na tym moim JSU891, tam mam tego Endfeda. Tam też jest ten Endfed też tam lata gdzieś w tych okolicach. Mhm. I powiem ci, że jednak na tej pionowej antenie chyba nawet na tym Lincolnie, nie wiem, on nie jest taki zły. No. Zajebisty, słuchaj, marzyłem całe dzieciństwo, to myślę, że chyba ta pionowa antena jednak jest lepsza. No, powiem ci, że tak, jak ja tu na live'ach niedzielnych robię łączności na 10 metrów,
jak to pasmo pracuje przed południem, to przełączam się przełącznikiem z tej anteny właśnie pionowej. Ja mam trochę inną, co prawda, no ale też pionową na 10 metrów. Przełączam się na Entfeda, który też pracuje na 10 metrów i dużo słabiej odbiera. Dużo słabiej odbiera, no więc wiesz, znaczy można się tam gdzieś dowołać, ale sporo słabiej. Także pionowa antena do takich dalszych łączności jest, no do bliskich zresztą też, jest lepsza na 10 metrów. No także będę, wiesz, to dopiero mam ją, wiesz, dwa dni chyba może, no mam parę dni, ale dzisiaj zacząłem coś tam na niej chwilę pracować. No słuchaj, ja już nie będę zajmował, bo tam pewnie zaraz kolejka będzie do ciebie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że uruchomiłem tego Lincolna, który miał jakieś plamy na wyświetlaczu, wiesz co, odleżał prawie rok. I wszystko zniknęło, wiesz, to jest piękne. O. Lubię, zawsze miałem samochody, które się same naprawiały, a teraz mam radio, które wiesz, samo się naprawiło. Miało taką wielką plamę na wyświetlaczu, teraz to zniknęła, wiesz, to jest piękne. Także słuchaj, tam pewnie kolejka czeka na SR7V albo dalej, to pozdrawiam ci, jesteśmy na łączach w każdej chwili. Tak, tak, będę na 5G do ciebie się odzywał. Powiem ci, że jestem w kontakcie z naszym kolegą z Wrocławia już i też będę z nim rozmawiał. No, także, także ten. No, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. O, no to świetnie, świetnie, bo nawet niedawno myślałem, żeby do niego napisać, czy jakoś żeście namierzyli się, ale to super, bo to fajny kontakt. A jeszcze cię zapytam, Adam, ty pytałeś o ten kontakt z Białymstoku. Ja chyba sobie nawet namierzyłem to coś w tym Białymstoku. Coś zrealizowałeś, czy nie? Nie, wiesz co? Skonsultowałem się z Marianem SQ4MN, który jest specem od anten satelitarnych i on mi odradził, bo no, z wielu względów mi odradził, także odpuszczam na razie. Jestem w trakcie poszukiwań, ale chyba będę raczej celował w nową taką antenę albo z jakiegoś demobilu, czyli nie od jakiejś prywatnej osoby, tylko żeby to była sprawdzona antena, wiesz, w dobrym stanie. Także z tym się nie spieszę, ponieważ mam w tej chwili już zamontowaną taką 120-centymetrową offsetową, która też jest dobrą anteną i na razie mi wystarczy, a teraz się chyba skoncentruję na radiobusie, a do tematu tej anteny wrócę na jesieni po prostu. No pewnie, pewnie. Nie, no to jest, wiesz, to jest temat na później. Nie, ja na razie też odpuszczam, bo wiesz, muszą, na razie sąsiedzi muszą przełknąć drugi maszt, więc to nie jest takie łatwe. Więc muszę, wiesz, jak postawię 3-metrową antenę, to już w ogóle mnie zjedzą, ale na razie muszę, wiesz, udaję, że go nie mam, udaję, że stał zawsze, tylko go po prostu nie widzieli, wiesz, i udaję głupa na razie. No to dobrze, słuchaj, to słuchaj, miło ci było słyszeć, pozdrawiam cię i wszystkich twoich wyznawców. Jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam, hej. No dzięki, trzymaj się. SQ8CL, SQ7SE. Poczekam, może jeszcze będą jakieś wywołania. A jak nie, to idziemy na KF. Chyba nie ma. Skrzypi fotel, słyszycie? Bo mówiliście, że nie skrzypi, ale skrzypi. O. To był 5-9. No właśnie, dla ciebie też 5-9 oczywiście. Dzięki, hej, wiesz, bo zaraz nas tam hejtują, hej. Dobra, jeszcze raz. A poczekajcie, bo wpłynęła kawa. Muszę przeczytać. Baltazar napisał na radiobus, po prostu. Ops, dziękuję. Dziękuję. No, dobra, idziemy na KF. Idziemy na KF, nie ma to tamto. A może chwilę na FM-linka, proszę was bardzo. O, jestem. Jestem. To sobie od razu włączymy odsłuch na... A to nie, to tutaj będzie na 70 cm. SP3 SB. SP3 SB, SQ7 SE. Dzień dobry, tak profilaktycznie się przywitam na początek. Oczywiście piąteczka dla ciebie, tak na dzień dobry. A dzień dobry Sebastianie, dla ciebie też piąteczka oczywiście, wszystkiego dobrego. Dziękuję i zwracam
mikrofon dla innych. SQ7SM, SP3SB. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam. SQ7 Stefan Ewa, S6 Paweł, Olga Ludwik. Korzystając z tego, że przyszedłeś na FM Linka, zanim będzie KF, to idę nastawić zakwas na żurek, bo woda mi już wystygła. Do usłyszenia na falach krótkich. SQ7 Stefan Ewa, S6 Paweł, Olga Ludwik, Marcin Kędzierzyn-Koźle. Oczywiście odbieram na piątkę. Pozdrawiam, do usłyszenia. No dzięki Marcinie, dzięki. To wstawiaj zakwas i słyszymy się na KF-ie. Pozdrawiam. 5-9 oczywiście dla Ciebie. Ja sobie tu... SP2 LSD. SP2 LSD, SQ7SE. No proszę, proszę, Łukasz. Łukasz, z którym głównie rozmawiam na FM Poland, a dzisiaj na FM Linku. Witaj. 5-9 dla Ciebie, Łukaszu. Nazwę 5-9 dla Ciebie ze smarkanego niestety Sopotu. Musiałem, że tak powiem, się tabletkować i dopiero się obudziłem, przepraszam. Tak, nie uczestniczyłem, ale jak na KFK to może będę uczestniczył, może nie, bo wiesz, jakie u mnie są niestety tutaj no duże szumy i tak dalej, także będę uczestniczył tylko ewentualnie na żywo. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchającym, pozdrowienia dla Ciebie, Andrzeju, i 73 z Sopotu, niestety niepiękna pogoda. Pozdrawiam, 73. Pozdrawiam, pozdrawiam, to Ty wracaj szybko ze zdrowia, bo Ty nie możesz chorować. Trzymaj się. Zostało 73 dla wszystkich. Siema. Czekajcie, jeszcze zaloguję Marcina. SP6 POL. Loguję, ja loguję po łączności przez przemienniki, więc też zaloguję sobie. A tu jakaś samonośna. Dobrze. To lecimy na KF-a teraz. No LSD, taki ma sufiks, fajny, nie? Ja loguję taką, jaką mam częstotliwość przemiennika swojego. Dzięki temu w logu widzę, przez co z kimś rozmawiałem, czyli czy przez FM Linka rozmawiałem, czy przez FM Poland, bo wiem, która częstotliwość jest która. Ale jak ty zalogowałeś na 420, Sebastianie, na 438725, to i tak się potwierdziło, bo ważne jest, żeby pasmo się zgadzało. Jeśli pasmo się zgadza, to wtedy jest git. SR9 SS nie działa, bo specjalnie tutaj dałem podgląd na anteniarskim i nic nie widać. Także chyba nie działa. Co lepsze, RTL V4 czy MSI? Powiem Ci, Arni, że nie wiem. Muszę jakieś porównanie kiedyś zrobić. MSI jest fajny, bo ma filtry wejściowe, czyli ma luźny, spokojny dzień. O właśnie, Łukasz ma sufiks luźny, spokojny dzień. Dobra, KFK. Dobra, tu samo pykanie, to już nie. To teraz FKKFK. No, jak widać, pasmo 10 metrów, nic się nie dzieje, ale no to chyba o tej porze normalne. Jeszcze zmieniam anteny, ale to nadal nic nie daje. Andrzeju, kiedy druga część testów? Ale która? Których testów M-Flashu? A, testów w poniedziałek. W poniedziałek live z testami.
Wyłącz na chwilę to niebieskie okienko. Dobra. Co tam fajnego? Damy mator. Właśnie, to chomiku, to ty... Powiem wam, że fajny ten samochód. Kamera. Na moim radiobusie też będzie taka kamera obrotowa na górze. I tutaj taki pomost, już można sobie wejść, ustawić ten stolik z krzesełkami i grać w brydża. Na przykład. Dobra, poczekajcie jeszcze Jaśka na chwilę. ISS nie działa. Jak nie działa? Nie działa ISS? Jest jakiś przelot? Poczekajcie. Powoli. Po kolei. Po kolei. ISS najpierw. Skoro nie działa przemiennik... No tak, ISS jest nad Polską. To jeszcze na chwilę włączę. Zobaczymy, czy rzeczywiście nie działa. Działa. Działa, ale ten przelot jest taki daleko i nisko. Rzeczywiście, źle wpisałem. Zaraz poprawię, Pawle. W ogóle zły przemiennik wpisałem. Słabiutko, słabiutko. Nawet nie wołam, bo ledwo słyszę. Włosi tam głównie rozmawiają w tej chwili. Ale posłuchamy sobie. No, nisko, nisko, nisko. Dziki chomiku, a tam u ciebie w firmie nie miałem takiego busa do sprzedania? Jakiegoś z demobilu? Tak, szkoda czasu antenowego, bo tu nic nie słychać. Nic nie słychać, nie ma sensu. Szkoda czasu, West Midlands ma... O, Michał, znalazłem Ducato 2.2 za 11 kilo koło mnie. Dobra cena. P-
Paweł, nic to nie wiem i tak jak ty to wszystko w czasie rzeczywistym ogarniasz, 3 radia, ISS, komputer, paczki, mikser, 2 psy, 3 psy. Pogodę i kamery przed domem, szacun, dziękuję. Oj. No teraz jest moja żona. A propos tej anteny jeszcze, jak powiedziałem jej, że chcę tu przywieźć 3-metrową antenę satelitarną, to chcielibyście zobaczyć jej minę. To naprawdę mina, jak zobaczyła maszt, była dużo mniej groźna niż jak usłyszała o antenie satelitarnej o średnicy 3 metrów. Dobra, to jeszcze szybko. Fajny ten Volkswagen, powiem wam. Podoba mi się, z wyglądu mi się podoba. Taki kanciasty, ja lubię takie kanciastoporte samochody. Z wyglądu. Memator i idziemy na KF. O, antena... Czekajcie, muszę odsłonić. Antena widelcowa to jest. Ciekawe, czy działa. Antena z widelców. Widelec lub. Tak. Pomysł na antenę. No zrobimy. Hot news. Po zakrojonym śledztwie wyszły nowe wątki. Jak to z Riviem jest? Rutkowski w akcji Rivio z radiem. Jaka jest prawda licencji Rivia? No jest. Faktycznie takie zdjęcie. Jest. Dobre. Marcinie, w formie jesteś. Widzę, że już zdrówko wróciło. Że już... O, Marcinie, właśnie ci kubek muszę wysłać za te memy. Dobra, idziemy na KF. Nie ma to tamto. Koniec śmieszkowania. Które ja już raz idę na ten KF dzisiaj. Otworzymy sobie tutaj anteniarskiego i zaczniemy od 20 metrów oczywiście. Bo nic wyżej chyba nie będzie. A tu też nic? Czy mi burza radio spaliła? Jak to tak? Nic? Niemożliwe. Nawet FT8 nie ma. Nie do wiary. Może mam antenę nie podłączoną? Nie, podłączoną mam. O, tu jest. Nie ta antena. Włosi. Wrócimy jeszcze na chwilę na 20 metrów. No jest, FT8 jest, ale chyba nic poza tym. O, jest coś. Kilo 14197 Tel Awiw. Co masz za antenę na 18 MHz? Wiesz co, Entfeda, on się stroi na 18 MHz skrzynką. Jest Tel Awiw. Canary Island, Teneriffa. Teneriffa. No to jak były wybuchy na słońcu, to jutro może być propa na górnych pasmach chyba, nie? Czy zrobisz kiedyś odcinek o zabezpieczeniach antygromowych? Wiesz co, no tak, zrobię, tylko szukam specjalisty, który mi o tym opowie. Quesel, thank you.
Czeku Twenty jako Alfredo Delta Majskulu. Nie, to jakiś Portugalczyk. Eko Alfa 3, coś tam, dobra. 40 metrów, bo tu się nic nie dzieje. Jutro będziemy w południe walczyć. A to Hiszpania, faktycznie. Yes, many thanks for the flowers, many thanks for this good report, also for you. This is a very good modulation and also very... A korespondenta usłyszałem, no to ja tego... Dobra, to wrócimy jeszcze na to 20 metrów, ale tu coś ciekawego się dzieje chyba. Jak już tu jesteśmy. O, West Midlands, może zrobimy łączność w końcu. Jaki ty masz znak w ogóle? Bo nie pamiętam. Tu jakieś rzucie szmaty. Ravaldo. Lima Delta Oscar, that's my name. What's your name? 9 Hotel 5 Bravo Zulu HP9 DOJ. Fajnie, no. DOJ 9 Henry 5 Bravo Zulu. My name is Dione Delta India Oscar November Echo QSL. Wiesz co, Arturze, Entwet się stroi skrzynką praktycznie na wszystkich pasmach od 10 do 80 metrów. U mnie. The moment it's a very good copy you. The microphone back to you, QSL. Okay, I'm using the ICOM IC7300, running 400 whiskies through a home rule transistor linear amplifier, and my antenna is a simple handheld wire antenna. Dobra, tu jest rzucie szmaty, lecimy dalej. Papa Alfa, number, please. Tu ktoś ma jakiś nieofiltrowany wzmacniacz. Zobaczcie, jak sieje po bokach. My friend, Bikurem, QSB, Bikurem, please, repeat call. Pokaż SWR Entfeda w zakresie 3,5 do 29 MHz. Wiesz co? Pokażę później. Jak sobie radzi Entwet z odbiorem CB? Gorzej niż pionowa antena, od razu mówię. Że na 10 metrach 11 pionowa antena znacznie lepiej niż Entwet. Wiesz co, Tomek? Ja w terenie wieszałem Entweta na wysokości metra i robiłem fajne łączności z tego. Także Entwet jest fajny, bo ja go wieszałem między samochodem a jakimś drzewem na wysokości metra i spoko działał. Także moim zdaniem dobre rozwiązanie w terenie. Tylko ja tego krótkiego Entweta 20-metrowego wieszałem. Jest jednak wygodniejszy niż 40-metrowy. W tej chwili mam 40-metrowy, czyli od 80 metrów w górę, ale miałem taki terenowy 20-metrowy. Pionową do CB. No, wszystkie są dobre. Ja mam tą Sirio Gain Mastera, ale najlepsze są z przeciwwagami, czyli Sirio 2016, 2008. Wiadomo, im więcej przeciwwag, tym lepiej. O, właśnie, Pawle, jaką ty masz tą antenę? Jak ona się nazywa, ta twoja na CB, o której dzisiaj rozmawialiśmy? Jakbyś napisał na czacie. No, to, że korespondent sieje na boki, to w 99% nie na słabego filtru, ale przez sterowanie wzmacniacza i wejście w pracę nieliniową. No tak, może też tak być.
Nie, wiesz co, dziki chomiku, nie powinieneś mieć problemów z resetowaniem dekoderów. U mnie się nic nie resetuje, a wisiał ten NFET bardzo blisko domu początkowo. Głównie zbierał, odsunąłem go dlatego, że zbierał mi zakłócenia. Strasznie wysokie tło. Straszne skwierczenie. Longwire ma taki problem. To widzisz, to NFET nie ma takiego problemu. A, Sirio New Tornado. 4 przeciwwagi po 2 metry. A też się kiedyś zastanawiałem na tym Sirio New Tornado, ale to jest jednak wielka antena i ciężka. To moje Sirio jest leciutkie. 3 kilo? No to nie taka ciężka. Ti ringrazio, Andrea. Buona serata, buonanotte. Allora, grazie per avermi fatto fare due chiacchiere, insomma, dai. Se non ci si ascolta eventualmente in questa settimana, buona Pasqua a te anche a famiglia. O rany, już 2 godziny minęły. Jak ten czas leci. A dobra, jeszcze robimy. Widzę, że już trochę ludzi idzie spać. To ci, którzy muszą iść spać, to dobranoc. Ale my jeszcze chwilkę powalczymy z KF-em, bo późno zaczęliśmy. Przez te rozmowy o różnych rzeczach niezwiązanych. 3 kilo. Faktycznie nie jest dużo. Myślałem, że ona jest cięższa. O, proszę, West Midlands poleca antenę Skyper. Chyba wiem, ale ona jest droga. Wiesz co, mamy w różnych kierunkach ustawione anteny z Riviem. Więc inaczej zupełnie odbierają. Zobaczcie, jak u mnie ten radar odbiera. Niesamowite, ale daje czadu. Zobaczcie, jak brzmi, posłuchajcie, jak brzmi FT8 z włączonym DNR-em. Jak muzyka. A jak wyłączę DNR? O, teraz jest normalnie, a z DNR-em jest fajnie. Andrzej, nie są drogie, od Jarka 161 AT 0,80. No to może pomyślę o takiej antenie, zobaczymy. Na razie to moje Sirio daje radę, ale kto wie, może kiedyś zmienię. Vertical Bazooka na CB też daje radę, zrobiłem kiedyś na wędce i dawała radę. W ogóle ta moja Sirio to też jest rodzaj Vertical Bazooki, tylko 5/8. Ona nie ma przeciwwag. Jest w środku zrobiona właśnie z przewodu koncentrycznego, tak jak Vertical Bazooka. Czy nadawałeś na KF-ie coś z STV? No kiedyś było. Dobra, idziemy na 80 metrów jednak. Może jakieś rzucie szmaty? Zobaczcie, jakie tło, niesamowite. Na 7 mesów. I jeszcze trzaski burzowe. O, Zbigniew. Jestem bardzo zadowolony z Sirio 827. 8 przeciwwag, 5/8. Retekes TR110. Nie znam. Może trafi.
Peter, ja na moim radiobusie używam Striker SRA 10mm. Peterze, podeślij zdjęcia radiobusa, chętnie obejrzę. Może być na priv. Creepy dźwięki, tak. Straszne tło jest. A to co? A, wiem co to jest. To jest Digital SSTV prawdopodobnie. Grupa Czernia dzisiaj się wybrała. O. Świetne są stacje dzisiaj. Ja, Daniel, bardzo dobrze... Czy tych wszystkich zakłóceń na 3,5 by nie było, gdybyśmy cofnęli się o 100 lat? No, o 100 to na pewno by nie było. Ale nawet jakbyśmy się cofnęli o 30 lat, to by nie było, bo myślę, że sporo tych zakłóceń jest z różnych zasilaczy impulsowych. A moja moc to jest około 350 watów. Tak mi się ustawiło i tak zostawiłem. Proszę. A no też prawda. Paweł napisał, że na paśmie CB to przy dobrej propie, byle samochodówka wystarczy, robisz cały świat. Tak, zgadza się. Ja ostatnio kiedyś jechałem samochodem i sobie włączyłem CB radio i nie słyszałem kierowców na 19, bo jacyś Hiszpanie się władowali. Tak było. Tam złoża nie ma wpływu, ale mocno potężnie. SQ5 BV grupa czy Z9M. Dobra. Czy... Nie ta gruszka. O Jezu. Czy częstotliwość jest wolna? Wolna, wolna. A dziękuję, dziękuję. W takim razie zapraszam do łączności SQ7 Sierra Echo. Zapraszam. SP9 i co dalej? SP9 ucięło sufiks, także poproszę jeszcze raz. No nie wiem, czekam, czekam, cierpliwie. Co to było? Co to za hałasy? Daj anteniarski bliżej. SQ7, Karol, proszę bardzo. No, witam się, Andrzej, z tej strony Krzysiek, Kudeta, Sandomierz. Mieliśmy kiedyś łączność na 2 metrach bodajże, na przemienniku, a teraz zakupiłem radio i mogłem się trochę uaktywnić na KF-ie. SQ7 BC, to SQ7 KK. No witaj, Krzysztofie, faktycznie, mieliśmy łączność na FM Linku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia. Fajnie, fajnie, że się uruchomiłeś na KF-ie. Bardzo ładnie cię odbieram, na 5.9 z jakimiś plusami. Jakbyś mógł powiedzieć, skoro się uruchomiłeś na KF-ie, co tam masz za sprzęt, jaka antena, jakie radio, jaka moc i od kiedy jesteś na KF-ie? Proszę bardzo, SQ7 KK, SQ7 SE. SQ7 KK. Wiesz co, na KF-ie jestem od tygodnia w sumie. O. No, założyłem, mam dipola na 80, 2 razy po 19,5 metra. A radio to samochodówka KMC50. No ale chwalone niby, że starsze radio, ale podobno dobry odbiornik jest ten. No, kupiłem, tak jak ktoś mówi, na początek to powinno wystarczyć. Jeszcze mam dipola asymetrycznego, ale jakoś tak no bardzo kiepsko odbiera w porównaniu do tego dipola 2x19, to tamten tak kurde bardzo łatwe zakłócenia, także będę musiał się z tym jakoś w jakiś sposób pobawić.
SQ7SE, tu SQ7. No i super, właśnie o to chodzi. Na KF-ie się zaczyna zabawa dopiero. Także życzę udanych eksperymentów antenowych. Radio, jak widać, świetnie sobie radzi. Bardzo fajna modulacja. Sygnał na 9 plus 10 dB. Także mam nadzieję, że się będziemy częściej słyszeć na pasmach KF-owych. Super, dziękuję, że się odezwałeś. SQ7KK, SQ7SE. Raport 5, 9 plus 10 dB do ciebie. Jazmu są zaraportowało 50. SQ7SE, SQ7KK. Super, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, trzymaj się. Stefan Paweł 2, SQ7SE, SQ7KK. Stefan Paweł 2, Barbara Paweł Adam. Może Barbara Paweł Adam, bo pozostałe stacje się nałożymy, nałożyły, także poproszę jeszcze raz cały znak Barbara Paweł Adam. Witam, z tej strony Stefan Barbara Paweł Adam, operator Piotr. Raport dla ciebie 5-9, sygnał plus 10, także idzie bardzo gromko, bardzo dobrze. Proszę za ciebie. Stefan Kłebek, ojej, zapomniałem, Storki. A spokojnie, SQ7, Stefan Ewa, ale ja też cię poproszę jeszcze raz o znak, bo nie zapisałem całego prefiksu. Barbara Paweł Adam, na początku SP, ale brakuje mi cyferki do tego. A raport dla ciebie oczywiście 5-9 plus 10 dB, bardzo głośno. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie. No teraz się już nie pomylę. SQ7SE, Stefan Paweł 2, Barbara Paweł Adam, zapisałem sobie. No, mówię, idzie bardzo, bardzo ładnie. To nasze kolejne już, jak widzę, połączenie, także bardzo miło. Okej, 73 dla kolegi, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. A dziękuję, dziękuję Piotrze. Co ciekawe, poprzednią łączność mieliśmy 28 marca zeszłego roku, czyli prawie dokładnie rok temu. No, dziękuję również za łączność. Mam nadzieję, że kolejna będzie szybciej niż za rok. Także do usłyszenia. SP2, Barbara Paweł Adam, SQ7, Stefan Ewa. SP7, Cezary Karol. Stefan Paweł 2, Barbara Paweł Adam. Do usłyszenia. No dziękuję, dziękuję. Poproszę stację z Karolem w sufiksie. Stanisław Paweł 7, Ludwik Cezary Karol, operator Łukasz, witaj Andrzeju. SP7 LCK, witaj Łukaszu. Wygląda na to, że to nasza pierwsza łączność, chyba że była jakaś na WOŚP-ie, bo w moim logu nie widzę. Także proszę bardzo, mikrofon do ciebie, zaraz ci podam raport. SP7 LCK, SQ7SE. Ja nadaję z bloku, mieszkanie na trzecim piętrze, lokator Karol Olga 00, hotel Wiktoria, a nadaję z radia ISU 450D, z mocą około 50 W, a antena to dipol na 80 własnej konstrukcji, dwa ramiona po jakieś 19,5 metra odrzucone pało, puszczone w dół. Mikrofon do ciebie. No super, super. W takim razie można powiedzieć, że to jest prawdziwy DX, bo odległość między nami to jakieś w linii prostej może z 7 km. Ale słychać bardzo ładnie. 5-9 z plusami dla ciebie. SP7 LCK, SQ7SE. SQ7SE, SP7 LCK. Dobra, nie zajmuję pasma, bo tu pewnie kilka osób będzie chciało z tobą łączyć i zrobić. Także 73 dla ciebie i po łączności. No trzymaj się, do usłyszenia. Stefan Paweł 2, Stefan Kłodek 5, Paweł Cezary, Alek Adam. SP2, Wanda i co dalej? Wanda, Barbara, Natalia, Krzysztof, Władysław, Wo. SP2, WBN, tak myślałem, Krzysztofie, że to ty, ale wolałem się upewnić. Bardzo ładnie cię dzisiaj słyszę, bardzo ładnie, a jak ładnie, to zaraz ci powiem. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie. Stefan, SP2, Wanda, Barbara, Natalia. Cześć Andrzeju, oglądam tam jednym okiem twojego live'a, tutaj QSL-ki robimy, bo jestem w klubie. O. Także tutaj przygotowujemy, mamy trochę roboty. Jest kolega Rafał, SQ2 IHP.
Także działamy, także no ja tu mówię jednym okiem oglądam live'a. Dobra, dla ciebie raport 5-9+5, także to pięknie idzie. Trzymaj się, na razie. No dzięki, dzięki. Pozdrowienia dla wszystkich kolegów w klubie, jeśli was jest tam więcej. No, bardzo ładnie cię słychać, 5-9 plus 10 decybeli. Super, super. Dziękuję, do usłyszenia. Trzymaj się, Andrzeju, 7-3. Stefan Kłebek, 5-7. Ja Paweł Adam. NPA jak zwykle przebija się przez wszystkich. SQ7 NPA, proszę bardzo. Cześć Andrzeju, dobry wieczór. Ja tylko chciałem wymienić raport. Standardowo odbieram cię bardzo dobrze. 5-9 z delikatnymi plusami. Dla przypomnienia, Mateusz, proszę mikrofon do ciebie. No Mateuszu, ja ciebie zawsze dobrze odbieram. 5-9 plus 20. Chyba najsilniejszy sygnał dzisiaj. Także bardzo dziękuję. I twoje anteny jak zawsze dają radę. SQ7 NPA, SQ7 SR. Dzięki Andrzeju, życzę wszystkiego dobrego. 73 i do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję. Ja zapraszam kolejne stacje w takim razie. Stefan Klemet 5, Paweł Cezary. SQ5, Paweł Cezary. Też bardzo mocno dzisiaj, proszę bardzo. SQ7 SE, SQ5 PC. Witaj Andrzeju. Raporci dla ciebie też dobre dzisiaj, 5-9 plus 10, a ja dzisiaj tutaj korzystam z takiego małego poprawiacza propagacji. Mikrofon. A no widzisz, miałem pytać właśnie, coś ty tam zrobił, bo ja z reguły cię tak raczej gorzej odbieram, a tutaj naprawdę 5-9 plus 20, nawet taki lekki przydźwięk ci ten poprawiacz propagacji dodał, ale spoko, ten przydźwięk jest taki lekki, że nie przeszkadza, także no powiem, że idziesz jak burza. SQ5 PC, SQ7 SE. SQ7 SE, SQ5 PC, to wiesz co, na wczoraj dopiero go uruchomiłem tutaj, więc muszę to jeszcze wszystko się tego nauczyć, jak to obsługiwać i dobrze poustawiać. No i ale jak widać chyba to działa, odsłucham się później oczywiście na live. No a kiedy twoja ten postawiać propagacji, co to będzie zdać? Stefan Kowek 7, Stefan Ewa, tutaj Stefan Kowek 5, Paweł Cezary. No nie mogę wiele zdradzić, mogę tylko powiedzieć, że będzie tranzystorowy, nowy, fabryczny, moc 1-2 kW, podobno bardzo fajny wizualnie. A zdradź, jaki ten twój jest w takim razie? Ja mam takiego samoróbkę kolegi z Ukrainy, z naszej wschodniej granicy, na 5 lampach GU50, tam moc około 500-600 W, teraz tam myślę, że jest w granicach 300 tak ustawiony, wysterowałem tak, żeby tutaj anten nie popalić za bardzo. Więc tak, no to powiem ci, że ten twój poprawiacz propagacji, to byś takiego dobrego tego radiobusa za niego kupił. Stefan Kubek 7, Stefan Ewa, Stefan Kubek 5, Paweł Cezary. No tak, tak, ten poprawiacz propagacji to nie jest mój, on tak będzie u mnie na bardzo, bardzo długich testach, można powiedzieć, więc tak to wygląda. No, ale faktycznie to jest raczej taka zabawka no, z wyższej półki cenowej. No, na razie więcej nie powiem, ale jest to u nas troszkę egzotyka, no i tyle, ale 1-2 kW będzie miał, z tego co wiem. SQ5 PC, SQ7 SE. SQ7 SE, SQ5 PC, no to super, no to tylko trzeba, wiesz, do tego czasu dobre anteny przygotować, no właśnie, to miało gdzie polecieć w świat i będziesz wszystkich tych, wiesz, jak to mówić, zwanów przykrywał i nie będzie z nimi problemu. Dobrze, serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających i słuchających i oczywiście do następnych. Stefan Kłebek 7, Stefan Ewa, Stefan Kłebek 5, Paweł Cezary, dziękuję. No, cześć Jurku, super cię słychać, dziękuję również. Zapraszam kolejną stację. Może Jadwiga, bo reszta się nałożyła. Jadwiga w sufiksie. Stefan Paweł 3, Kłebek Tadeusz Jadwiga. SQ3, Kłebek Tadeusz Jadwiga, proszę bardzo. Witam Andrzeju, z tej strony Tomek, nadając usługi z Mesna Wielkopolska. Nie rozmawiali tutaj z Łosłem, ale nie pamiętam dokładnie, co bardzo to musiało być. Dodając, że no i super, odbieram cię na 5-9,
Wszystko doleciało. Loguję oczywiście łączność. Dziękuję za raport antenowy, antenowo-radiowy. No i wpisuję do logu oczywiście SP3. Kłebek Tadeusz Jadwiga, SQ7 Stefan Ewa. No, dwa, Stefan też wyciągnął 5-9 raport. Bardzo ładnie wczoraj. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają tu w ciebie oczywiście. I pozdrawiam SP3 tutaj o tym. No, trzymaj się, Tomku, do usłyszenia. Poproszę następną stację. SP7, Jadwiga, Stanisław. Karol. SP7, Jadwiga, Stanisław, idzie jak burza, proszę bardzo. SQ7 SF, SP7, Jadwiga, Stanisław, dobry wieczór, Andrzeju, Jacek Busko. Na krótką wymianę raportów, 5,9 plus 10 decybeli, bardzo głośno w Busku Zdroju. Mikrofon do ciebie, over, over. No, pięknie, pięknie, audio. Audio jak dzwon, a sygnał 9 plus 20, Jacku. No, myślę, że następnym razem spróbujemy coś zrobić, jakieś testy w poziomej polaryzacji na 2 metrach. Czy ty jeszcze jesteś w tej polaryzacji, czy już zdemontowałeś się? SP7JTS, SQ7SF. No, nie, jestem i mam nadzieję pozostać, i taki zamiar pozostać na dłużej. I jak się uda, to cały czas dokładać tam coraz dalej, coraz więcej elementów, także bądź czujny, zrobimy, myślę, łączność w poziomie. Tyle, Andrzej, bo tam woła dużo stacji, także pozdrawiam i do następnych. Liczę na te 2 metry w SSB. SQ7 SS, P7JD. No to we wtorek zrobimy, bo ja w tej chwili na maszcie miałem zamontowaną X300, ale teraz już mogę ją zdemontować, bo jest X30 na drugim maszcie, no i w związku z tym na rotorze mogę powiesić spokojnie tą poziomą. Także do usłyszenia, Jacku, wszystkiego dobrego, do usłyszenia na 2 metrach, SP7JTS, SQ7SE. Dzięki, Andrzej, dobrego wieczoru i pozdrawiam wszystkich słuchających, jak i osoby na czacie. Trzymajcie się, cześć, SQ7SE, kończę SP7JT. Dzięki, pozdrawiam, hej. Dzięki, poproszę następną stację. Barbara Ludwik Karol, poproszę cały znak. Stanisław Paweł 9, Barbara Ludwik Karol. SP9, Barbara Ludwik Karol. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie, zaraz ci podam raport. Witaj. Marek. Witaj. Słucham tutaj, oglądam, także jest wszystko na bieżąco. Wiesz co, raport Marek Bielsko-Biała oczywiście, raport dla ciebie to jest 5,9 plus, do plus 20 dochodzisz, plus 20. Z mojej strony antena Delta, gdzieś na wysokości 10 metrów, no i co, 100 W mocy do anteny około, no i FT991 Alpha. Tak to tutaj wygląda z mojej strony, Andrzeju. SQ7 SS, 9 Belka. No i bardzo ładnie to leci, 5,9 plus 10 decybeli, wszystko doleciało, głośno, wyraźnie, piękne audio, jak słychać, Delta robi robotę. Dzięki, Marku, dzięki, wpisałem do logu, trzymaj się, do następnych, SP9 BLK, SQ7 SE. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. No dziękuję, poproszę następną stację. To z Zygmuntem na końcu poproszę. Stefan Paweł 9, Franek Irena Zygmunt. Witaj serdecznie z tej strony, Krzysztof, moje QTH Katowice. Bardzo ładnie cię odbieram z raportem 5,9 plus 20 decybeli. Proszę, Stefan Kłejbek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 9, Franek Irena Zygmunt. No i Krzysztofie, bardzo ładnie cię też odbieram, 5,9 plus 10 decybeli, głośno i wyraźnie, okolice Kielc. A powiedz mi, jaki setup antenowo-radiowy po twojej stronie, bo nie mieliśmy łączności, także bardzo jestem ciekaw. SP9, Franek Irena Zygmunt, SQ7 Stefan Ewa. Okej, słuchaj, z mojej strony urządzenie ICOM 7600. Oryginalny mikrofon, 100 W mocy i antena w tej chwili bazuka. I ona mi służy tylko tutaj do pracy w tym paśmie, a od 7 do 50 mam GP7DX.
Proszę, SQ7, Stefan Ewa, na odbiorze Stefan Paweł 9, Franek, Irena, Zygmunt. No i super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za informację. Jednopasmowa antena, ale wiele osób chwali sobie tą bazukę. Podobno mniej szumi niż zwykły dipol. Dobra, bardzo ci dziękuję, Krzysztofie, za łączność. Oczywiście wpisałem do logu. No i do usłyszenia. Trzymaj się. SP9, Franek, Irena, Zygmunt, SQ7, Stefan Ewa. Dziękuję za łączność, spokojnej nocy i do usłyszenia. Hej. Ewa, Irena, 6, Irena, Zygmunt. Ewa, Irena, 6, poproszę. Ewa, Irena, 6, Irena, Stefan Ewa. Witaj, Andrzeju. Mocny Rafał. Nadaję Ci radę po małej kury Rakowsk. Stefan Kłodek 7, Stefan Ewa, Ewa, Irena, 6, Irena, Stefan Ewa. No i super, wiesz co, dolatujesz dobrze, ale z tego, z wrażenia nie zanotowałem sufiksu, czyli Ewa, Irena 6, Irena, jakbyś powtórzył jeszcze co dalej i powiedz mi, czy ty nadajesz z Irlandii teraz, czy z jakiejś stacji remote, że cię tak dobrze w Polsce słychać. Proszę bardzo, do ciebie. Wiesz co, dobrze cię odbieram. Bardzo cię dobrze odbieram, jak na taki dystans, to naprawdę jestem w szoku, bo na tym paśmie to się raczej rzadko zdarza. Także dlatego byłem zaskoczony. Myślałem, że ty jesteś w Irlandii, a nadajesz z jakiejś stacji remote, na przykład w Polsce. Odbieram cię na 5.7. Na 5.7. Gdyby nie to, że takie wysokie tło i te trzaski burzowe, które przeszkadzają mocno, no to by było bez zastrzeżenia. Te trzaski troszeczkę tak jakby zakłócają cię, ale no odsłuchasz się później. Moim zdaniem, jak na taki dystans, to jest super. Ewa, Irena 6, Irena, Celina, Barbara, SQ7, Stefan Ewa. SQ7, Stefan Ewa, SQ7, Stefan Ewa. Ja tutaj kupię świetny akurat w tej chwili na YouTubie, wiesz, na swojej blagie i już się tak próbuję do No, powiem ci, że jestem w szoku. Jestem w szoku, sprawdziłem na QRZ-cie, odległość między nami 1200 km, czyli jak na pasmo 80 metrów, to całkiem nieźle. Więc jestem naprawdę pod wrażeniem. Faktycznie wcześniej ci nie słyszałem, bo dużo mocnych stacji z Polski wołało jednocześnie. No i a ty jesteś jednak troszkę słabszy, poza tym te trzaski, no i wszystko spowodowało, ale w końcu się udało. Także super. Ja już zalogowałem łączność i jestem naprawdę no bardzo podekscytowany, że taką łączność udało mi się zrobić na 80 metrach, bo to się rzadko zdarza. Także trzymaj się i do usłyszenia. Może jeszcze się uda kiedyś. Ewa, Irena 6, Irena, Cydnia, Barbara, SQ7, Stefan Ewa. SQ7, Stefan Ewa, E6, Stefan Ewa. Andrzej, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam wszystkich słuchających, którzy mi tutaj odbierają. No, jeszcze w ogóle jego weekendu, już jutro jeszcze nie idę. No, w ogóle w Irlandii bardzo wiecznie dzisiaj, taka jakaś pogoda, bardzo dziwna, tak jeszcze na tak. Bo bardzo wiecznie, zgadza się 13 na 5, ale jest wieczór. Była
Kagan, mamy tak, tak wygląda. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Ciebie. Do miłego rano, tam 73, Stefan Klepek, 7, Stefan Ewa, Ewa 116, Ewa 116. No, dziękuję, dziękuję. Trzymaj się i do usłyszenia. Też miłej niedzieli życzę. A jutro jest live o 12, to może nam się uda na 40 metrach jeszcze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. SQ8, Częstochowa, Liszeń. Dobra, to ewentualnie do usłyszenia. SQ8CL, SQ7SE, proszę bardzo. Cześć Andrzeju, ja tylko na minutkę. Słuchaj, chyba żeśmy się słyszeli niedawno, coś mi się wydaje. Chyba nawet dzisiaj. Słuchaj, zrobiłem sobie ustawienia według tego kolegi, który kiedyś, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym SP5L-a. Wrzucił ustawienia do naszego jetu, do twojego chyba zresztą też to działa. Jest troszkę może lepiej, jak myślisz? No, myślę, że jest całkiem dobrze. Całkiem dobrze jest. Poprzednio jak na KF-ie rozmawialiśmy, to było gorsze audio. Ale dzisiaj jest też dobra propagacja, to jest też druga sprawa. Ale generalnie moim zdaniem no, jest dobrze. SQ8CL, SQ7SE. Sprawdzimy kiedyś, ustawię sobie, pogadamy i potem się przedstawię z drugą stronę. No nic, chciałem zobaczyć, czy to w ogóle cokolwiek leci. Słuchaj, to tyle, bo tam kolejka do ciebie czeka, tutaj walisz dziewiątkę, nawet troszeczkę dalej, idziesz jak burza i wiesz co, boję się już sobie pomyśleć, jak będziesz miał ADIN 2 kW, wiesz, jestem przerażony. No, ja też jestem przerażony, bo rachunki wzrosną za prąd. Nie, żartuję, żartuję oczywiście. No, 5,9 oczywiście dla ciebie, bo ci chyba nie podałem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, trzymaj się, Pawle. Też tak coś kojarzę, że cię słyszałem ostatnio. Pewnie, słuchaj, miło było. To biegnę dalej i tam, wiesz co, tutaj za wyznawców się tam ktoś, wiesz co, tutaj to wielki szacun, że masz wyznawców, ktoś tam się oburzył, że to jest jakaś obelga, nie, broń Boże, tutaj ja też jestem twoim wyznawcą, moja żona jest twoim wyznawcą, więc to sobie jest tam, wiesz, najlepiej pewnie 450 osób, może 500 nas ogląda w tej chwili. Także pozdrawiam, trzymaj się, hej. Stefan Kłepek, jeden Karol. No, trzymaj się. Jeszcze raz Stefan Kłepek i z Karolem poproszę. Natalia. SQ1KPN, proszę bardzo. No, moje imię Andrzej, okolice Szczecina, piątka, dziewiątka, tak to wygląda z mojej strony. No witaj Andrzeju z okolic Szczecina, też jestem Andrzej, tylko z okolic Kielc. A ponieważ nie mieliśmy jeszcze łączności, to jakbyś się pochwalił swoim radiem i anteną i mocą, to bylibyśmy wszyscy bardzo wdzięczni. SQ1KPN, SQ7SE. SQ1SR, tak dobrze odczytałem, bo tu też mam trochę zakłóceń. A moje radio to stary Icon 728, mikrofon FD1818, moc około, pokazuje mi tu 50 w tej chwili w antenę. Moja antena to dipol, 2 razy po 19,5 metra, over. No i super, bardzo ładnie leci. 5,9 dla ciebie, stare radio, ale jare. No, super, super. Dziękuję za łączność, dziękuję, trzymaj się i do usłyszenia. SQ1KPN, SQ7 Stefanewa. SQ7 Stefanewa, SQ1 Karol Paweł Natalia. Pozdrawiam. No, trzymaj się. Zapraszam kolejną stację do łączności. Może Roman Olga poproszę. Czy ja dobrze słyszałem stację z sufiksem Roman Olga? Yokohama Olga. A no to może Yokohama Olga, proszę bardzo. Stefan Paweł 2, Yokohama Olga. Witam serdecznie, dobry wieczór. Jarek, moje imię. Potocha Wilkiejme, niewielka miejscowość zlokalizowana na Warmii, w okolicach miasta Jeziorany. Piątka, dziewiątka, 5,9, absolutnie taki raport. Stefan Kłebek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2, Yokohama Olga. No, powiem ci Jarku, że idziesz jak burza. Burza gdzieś też tam trzeszczy w okolicy, ale audio niesamowite. 5,9 plus 10 decybeli dla ciebie. SP2 Yokohama Olga, SQ7 Stefan Ewa. Roger, Roger. No to nie jest do końca żadna tutaj moja zasługa. Matka natura głos dała, jak i dała, a całą resztę zrobił
korektor w transceiverze jest USB-710. Jestem delikatne poprawki w kwestii pracy tego korektora. W tej chwili wykorzystuję ten transceiver jako stację sterującą z mocą 20 W do wzmacniacza na 4 MRF-ach 455, którego przed chwilą skończyłem upgrade'ować, dosłownie przed chwileczką. O. Pierwsza łączność po upgrade'zie, po zdjęciu ze zespołu, po wyłączeniu lutownicy, tak mogę dodać. A około, przepraszam, około 300 W w tej chwili do anteny typu doublet. Doublet 2 razy 15,68 metra. Dokładnie taki doublet, linia drabinkowa 13,5 metra. A na końcu zmodyfikowany tuner do linii zbalansowanych. O. Wi-Fi od 974 Hotel Bravo. Dodawa powiem Ci, że na Warmii deszcz dzisiaj padał, okrutna pogoda, jeżeli chodzi o kwestię pobytu na wewnątrz. Zimna, chłodna, nieprzyjemnie, wiecznie i do tego oczywiście padający deszcz i to bardzo dużej intensywności. No to trzeba się przyzwyczaić, dobre i takie początki wiosny. Święta podobne ma być, lepsza susza. Stefan Kolek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2 i Okochana Olga. No i super, bardzo, kurczę, super, bardzo dziękuję, dziękuję za raport radiowy, bardzo ciekawy, ciekawy raport sprzętowy. Wiesz co, mam do ciebie prośbę, Jarku, ponieważ mam takie samo radio, a to audio mi się bardzo podoba, czy ja mógłbym cię poprosić, żebyś mi na maila przesłał ustawienia tego audio u ciebie. Spróbowałbym sobie tak ustawić, zobaczymy, jak mnie będzie słychać, bo bardzo, bardzo mi się podoba to ustawienie. Tak mi przesłać. Mój adres jest na QRZ-cie mailowy. Byłbym bardzo wdzięczny. SP2, Yokohama Olga, SQ7, Stefan Ewa. Andrzeju, ustawienie tego audio to jest moment roboty. Odpal proszę ciebie przycisk funkcyjny. Raz, dwa, to ustawimy. To potrwa 3 minuty, dosłownie. No dobra, dobra, to odpalam, odpalam. No to jedziemy. Trzy pierwsze pozycje najważniejsze. Mic gain. Mic gain 75. Dobra, moment. Mic gain 75. Proszę, jest ustawiony. Procesor 15. Procesor ja mam na 50, czyli ustawiam na 15, no. AMC 80. AMC 80, potwierdzam. Teraz wchodzimy do radio settings. Radio settings, pierwsza pozycja, mode SSB. Jestem w mode SSB. To jest co prawda odsłuch, ale ja mam w ten sposób to ułożone. Pierwsza pozycja AF Tribal, piąteczka. No już momencik. Dobra, jest piąteczka. Potem masz middle, zostawiasz AF Bass, piąteczka. Czekaj, a middle też piątka? Nie, middle zostaw na zero. Dobra, middle na zero, bass na piątkę jest. Potem schodzisz do pozycji HCUT Frequency. HCUT Frequency, to jest na następnym naczelniku. Tak, mam HCUT, teraz 3000 Hz ustawione. Za wysoko, 2800. Dobra, moment, 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 moment. Moment, bo przy nadawaniu nie mogę, chwila. Dobra, jest 2800. Potem slop, 18 dB na oktawę. Jest 18 dB. Teraz wjeżdżamy do TXB EF Selection, czyli szerokość pasma. Od 100 do 2900 w standardzie. Dobra, jest 100 do 2900. Teraz wejdź na sam dół do pozycji narrow. Narrow width 2100. Jest 2100. Wycofujemy się z tego menu, wchodzimy do menu korektora w tej chwili, czyli TX Audio w opcji Operating Settings. Dobra, jestem. Pierwsza pozycja AMC, slow. Mm,
Dobra, jest slow. Teraz będziemy zmieniali pozycję dla wersji bez korektora. EQ1, 400. Jest 400. Poziom minus 13. Jest minus 13. Szpilka 2, BWTH, to jest szpilka, dwójka. Dobra, jest. Druga pozycja, EQ2, 1500. Jest 1500. Poziom 3, szpilka 1. Jest 3,1. I EQ3 w tej chwili, 2700. Jest. Poziom 7, szpilka 1. Dobra, jest 7,1. No i teraz zmienimy to, co będzie, to co ja będę słyszał za chwilę. Pozostałe pozycje są na wersji z kompresorem. EQ1, 400. Poczekaj. Czyli teraz ta opcja PPRMTRC EQ1, tak? Tak, dokładnie, 400. Jest 400. Poziomy minus 20, szpilka 2. Jest minus 22. No i już się zmienia. Środek EQ2, 1500. Jest 1500. Poziom 3, szpilka 1. Jest. I ostatnia pozycja, 2700. Dobra. Poziom 7, szpilka 1. No i jest, 7,1. No i witamy, proszę Ciebie, w normalnej modulacji. W tej chwili masz modulację taką, jak mieć powinieneś zawsze w tym transceiverze. Ale nie mi to osądzać, nie mi to osądzać absolutnie, natomiast wyszedłeś z cienia, z tła, zam, totalnego zasłonięcia mgłą takiego, powiem, do takiej modulacji, jak być powinna z tego urządzenia. To urządzenie jest zbyt dobre, żeby używać go w jakichkolwiek innych konceptach związanych z innymi ustawieniami, bo to są ustawienia optymalne, oczywiście w tym wypadku. Nie znam twojego głosu naturalnego, więc bardzo trudno jest mi to ocenić, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zapewne są koledzy, którzy znają twój głos rzeczywisty. No i myślę, że najbezpieczniej będzie oczywiście przeprowadzić z nimi jakieś przeszłości, jakieś krótsze, dłuższe QSO i samemu popytać, jak to wygląda w kwestiach modulacji. To tyle. Bardzo proste ustawienie, generalnie autorskie moje, ale myślę, że działają tak, jak powinny. Przede wszystkim tak, jak powinny, Andrzej. Stefan Klebek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2, jako sama Olga. No bardzo Ci dziękuję, a powiem Ci, że teraz jesteśmy na live'ie, na żywo, nie wiem czy oglądasz, czy nie oglądasz, także więcej osób posłuchało tych Twoich ustawień, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, może innym też się przyda. SP2 Yokohama Olga, SQ7 Stefan Ewa. Razer Andrzej, nie, absolutnie nie, ja nie utrzymuję takich rzeczy w jakiejś takiej zamglonej tajemnicy jak wielu operatorów, wielu tak czyni niestety. Uważam, że to kwestia jest doświadczenia, to po pierwsze, a po drugie, cóż to za zdobywanie wiedzy, którą nie można się podzielić z innymi. Totalnie to jest też, to totalnie nie tak to powinno wyglądać w mojej ocenie. Jeszcze dopowiem jedną rzecz ważną jeszcze jedną rzecz. Przyciśnij przycisk funkcyjny i tam masz pozycję monitor level. Włącz monitor level w pozycję 1. To jest konieczność z uwagi na to, żeby AS prawidłowo działał i współczynnik AMC działał również właściwie, ponieważ to urządzenie musi się słyszeć. Takie to jest uwarunkowanie szczególne tego transceivera. Monitor level, pozycja 1. W zupełności to już wystarczy ku temu, żeby ta twoja modulacja była właściwa. Przynajmniej moje ocenie. Stefan Kłodek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2, Yokohama Olga.
No bardzo ci dziękuję, ustawiłem sobie już jedynkę, a powiem ci, że te ustawienia i to audio i ta twoja instrukcja, która naprawdę jest bardzo łatwa, przystępna, jest tak fajna, że ja sobie z tego live'a pozwolę wyciąć ten fragment i umieścić to jako film po prostu. Oczywiście napiszę, że to jest twoje autorskie ustawienie i opublikuję to jako film, żeby łatwiej to było znaleźć niż w 3-godzinnym live'ie. Co ty na to? SP2 Yokohama Olga, SQ7 Stefan Ewa. Radzaj, czyń swoją powinność, ja się absolutnie z tym zgadzam. Uważam, że tego typu informacje nie należy chować do kieszeni. Absolutnie, ja to powtórzę. Nie należy chować do kieszeni. Bo to niczemu nie służy, a na pewno nie już rozwojowi naszego skromnego, małego radia polskiego świata. Okej, używaj, posłuchaj, porozmawiaj z kolegami, którzy znają twój głos. Nade wszystko to, bo mi to jest trudne do ocenienia. Natomiast wprowadzanie samych korekt tym, co ci podałem, jeżeli już będziesz to robił, to zaczynaj od poziomu level. Tak zwane szpilki, czyli rozszerzenie i zachodzenie poszczególnych torów audio, poszczególnych częstotliwości w torach audio na częstotliwość poboczną, zbyt szeroko i zbyt szybko, powoduje gwałtowne zmiany w innych częstotliwościach w odsłuchu. Niestety to jest takie szczególne uwarunkowanie, dlatego trzeba to robić z głową i ostrożnie. Najczęściej wystarczy, jeżeli komuś się nie podoba albo uważa, że ma trochę inny głos, albo chciałby troszeczkę poeksperymentować, to zdecydowanie tworzyć poziomem level od poziomu plus, minus, po jednym punkcie ustawczym. Nie więcej, absolutnie nie więcej. Bo to wpływa na tory sąsiednie i potem robi się z tego duży problem. Gdzieś się posuniemy zbyt daleko i niestety ten tor cały zaczyna się zagłębiać. To nie jest w niczym wskazane, niestety. Andrzej, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dużo satysfakcjonujących łączności nade wszystko. Wróciłeś gdzieś tam z mgły jakiejś takiej. Jesteś teraz absolutnie wyraźny. Absolutnie dobrze to brzmi, mi do ucha to pasuje i w pełni wykorzystujesz możliwości tego transceivera, który jest naprawdę dobrym urządzeniem. Jednym z lepszych, które są w tej chwili chyba na rynku. Wszystkiego dobrego, Andrzej. Dla ciebie, dla całej twojej rodziny, zdrowia, spokoju, na oczywiście związane ze świętami, ale i nie tylko. Nader wszystko spokoju. Życzę czasy takie, jakie mamy. Wymagają tego, abyśmy ten spokój zachowali. Wszystkiego dobrego, Andrzej. Stefan Kubek 1, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2, Yokohama Olga. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Powiem ci, że jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Już tutaj jeden z moich widzów zastosował te same ustawienia audio podczas live'a i już jest zadowolony. Także myślę, że większej liczbie osób to się przyda. Także bardzo ci dziękuję. Ja napiszę do ciebie jeszcze maila. Pozwolę sobie. Także jeszcze bardzo raz dziękuję i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. To jest właśnie prawdziwy ham spirit, dzielenie się wiedzą, niesamowite. Dziękuję ci bardzo. SP2 Yokohama Olga, SQ7 Stefan Ewa. Roger, pozdrawiam wszystkich oglądających mój kanał oraz słuchających oczywiście. Bo w końcu radio amatorskie przede wszystkim polega na tym, abyśmy słyszeli, co nie zawsze się i nie wszystkim zdarza. A to jest przykre, no ale tak jest się, taki jest zbudowany. Andrzej, wszystkiego dobrego. Stefan Kłebek 7, Stefan Ewa, Stefan Paweł 2, Yokohama Olga. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A ja QRT kończę. Dziękuję, dziękuję. Jutro o 12 kolejne łączności. Także dziękuję ci, Jarku, i dziękuję wszystkim moim rozmówcom i słuchającym. Do usłyszenia. QRT. Dobra, mówi się QRT, to QRT, bo przewaliliśmy tego live'a o prawie godzinę, a instrukcja, którą mi przekazał Jarek, po prostu jestem pod takim wielkim wrażeniem, że jeśli ja mam takie audio jak on, to po prostu jestem
w szoku. Jestem w szoku. Dobra, kliknę jeszcze na Anteniarskiego, bo tutaj jak się tutaj kliknie, to się pojawia, proszę. O! Proszę. Tu są dwa przyciski magiczne, jakby ktoś chciał kliknąć. Dobrze, to by było na tyle dzisiaj. Myślę, że tak jak mówię, wytnę ten fragment, zrobię z tego film, ponieważ Jarek się zgodził. Dziękuję mu jeszcze raz publicznie. Wyślę mu kubek oczywiście, napiszę do niego maila. Właśnie kubek to myślę, że będzie malutka moja wdzięczność za to, co nam tutaj wszystkim przekazał, bo wiedza jest świetna. Wiedza jest świetna. Także dziękuję Jarkowi jeszcze raz. Dziękuję wam wszystkim za udział dzisiaj. No i widzimy się jutro o 12:02 z nowym audio moim na live'ie niedzielnym. Zaczynamy od 40 metrów. No i zobaczymy, co tam na innych pasmach. Dziękuję wam bardzo za dziś. Naprawdę, jeszcze nie wyszedłem z szoku, także jest super. Właśnie, nie mam słów. Dziękuję, do jutra, cześć.